Cześć, witajcie na Sieniu przestrachem. Jestem avenilo i dziś zagramy w Otłań. Jest to nowa propozycja RPG, której zbiórka trwana wspieram to. Link na pewno znajdziecie w opisie. A dziś zagrają ze mną Lumin. Witam. Siuf. Cześć, cześć. Pacioreks. Hej, hej. Oraz Kazu. Cześć. Słowem wstępu. Będziecie grali postaciami z ludu Roa. Są to podobne do kałamarnic istoty o zbliżonym do ludzkiego torsie. Natomiast zamiast rąk i nóg mają macki w różnej ilości. A sama głowa przypomina bardziej wilczom z ostrymi i cienkimi zębami. Służącymi do rozszarpywania mięsa. Roa są drapieżnikami żyjącymi na dnie oceanu. My jako gracze wiemy, że ten ocean, wszechwoda Umieszczona jest pod lodową kopułą Księżyca Europa, jednego z satelitów Jowisza. Natomiast dla Roa podwodny świat to jedyne, co znają. Nikomu nie udało się wypłynąć na powierzchnię, a nawet do niej zbliżyć i wrócić żywym. Wynika to z różnicy ciśnień, które tam występują. Sam poziom technologiczny Roa można porównać do rozwoju antycznej Grecji. Gromadzą się oni w plemiona, rozwijają swoje rozciągnięte po dnie miasta państwa, tworząc monumentalne piramidy do perfekcji i rozwinęli też obróbkę kamienia. A z najgłębszych odmętów odkrywają pozostałości po pierwotnych cywilizacjach, które upadły w wyniku licznych konfliktów. To, co jest ważne, to to, że Roa doświadczają otaczający świat w odmienny sposób niż my, ludzie. Widzą w podczerwieni, wykrywają ciepło. Mają też doskonały słuch ze względu na ciśnienie wody, które panuje na dnie, gdzie każdy dźwięk roznosi się na wiele kilometrów. Nie jest też tak, że na dnie panuje zupełna ciemność. Niektóre stworzenia świecą i są wykorzystywane jako źródła światła, źródła orientacyjne. Również liczne ukwiały emanują światłem. Tak samo. Wypływająca lawa rozszerza blask na dnie. To są takie pierwsze informacje dotyczące tego świata, jakim też jesteście, bo jest to dosyć nietypowe w tym arpegu, że nie gramy ludźmi, a nawet rasą podobną. Także możemy zaczynać. Także posłuchajcie. Śnicie o bladym, rozproszonym świetle, wkrzącym się w pęcherzykach powietrza. Bombardują one wasze wykrzywione w grymasach bólu twarze. Odczuwacie go w całym ciele. Rozsadza was od środka i paraliżuje. Głowę rozsadzą huki, grzmoty, już nie wiecie, czy pochodzą z zewnątrz, czy wprost z waszych udręczonych umysłów. Dryfujecie osłabieni w tych męczarniach w nieskończoność. Po czym zaczynacie się budzić, powoli otwieracie oczy. Jesteście w jakimś uzamkniętym pomieszczeniu. Widzicie siebie nawzajem oraz jeszcze jednego roła. Widać, że jest to starzec. Które najwyraźniej jest ślepy na jedno oko. Brakuje mu trochę uzębienia. Głowa ozdobiona malicznymi, małymi muszlami oraz białymi, kropkowanymi tatuażami, które ozdabiają również resztę ciała. Widzicie, że siedzi z kamienną miską, do której wrzuca mięczaki, które właśnie wydłubuje z muszli. I widzi, gdy się budzicie, spogląda na was. O, obudziliście się. Wyciąga na swojej długie masce właśnie tą miskę. Może mięczaczka? Dziękuję, pięknie, ale może powiedzieć, gdzie jesteśmy? A, tak, tak. Znaleźliśmy Was, jak opadaliście przy źródłach geotermalnych. To Was zabraliśmy do naszej wioski, ale to może Wódz powie Wam więcej. Ja to tylko miałem Was pilnować i. Powiedzieć jak. Tylko się budzicie. Widzicie, że on wypływa do góry przez otwarty sufit i krzyczy za mocną skałą. Rozglądam się lekko niepewnie w mojej sytuacji. Mhm. Widzicie, że znajduje się tak naprawdę. Widzicie, że znajduje się w jaskini. Kilka. Można powiedzieć do kamiennych łóżek, które zostały. Wydarte ze skały. I poświęcone życie obok siebie. coś z tego pamiętacie? Cokolwiek jak my się tu znaleźliśmy? Ja bąbelki, do Pobudziłem się tutaj. Zupełnie Ale... nic. Co, Zupełnie. Co tu się dzieje No cztery istoty? i żadna z nas nie pamięta coś mi tu śmierdzi jedyne co teraz wiem że jest strasznie głowa boli to by nie było ze starecznej wioski i tak się chyba przyjdzie spotkać mhm, i po, e, po chwili staruszek była wraz e, faktycznie z mocno umieśnionym, e, Roa e, witajcie jestem mocna skała i... Dajcie w moim plemieniu. Cieszę się, że się obudziliście. Dziękujemy za pomoc. Chciałbym się przedstawić, ale takowej wiedzy akurat nie posiadam. Czyli. Wcale nie jest z Wami tak dobrze, właśnie miałem się pytać, czy pamiętacie cokolwiek sprzed Waszego wypadku. No właśnie nic i to jest najdziwniejsze. To ktoś widział po prostu już jak byliśmy na dole, nikt nie widział jak płynęliśmy do góry, no, na logikę. Jakoś... nie wiem, coś spowodowało to, że znaleźliśmy się właśnie w czwórkę i to stanie takim, jakim się znaleźliśmy. Mój syn was znalazł, spływaliście z góry. Ok, zerów no. Nie da się ukryć, że one unoszą wiele. Z, z dna i raczej unikamy tamtego miejsca. Ale w ostatnim czasie musimy patrolować dokładnie całą okolicę wioski, więc mieliście dużo szczęścia, że akurat trafiliście na jednego z nas. Co się dzieje w okolicach wioski? Ja widzę od razu przechodzicie do konkretów. W pobliskich jaskinach zalęgli się jacyś kultyści czy innego rodzaju wyznawcy. Podchodzą do wioski, próbują przekabacić naszych. Boimy się też, że nas zaatakują. To może oni nam to zrobili? Kto wie? Czy się być jakiegoś rodzaju ofiarą? Ciężko powiedzieć, co oni tam robią. Dawno temu przybyli? Z dwa okresy temu. Na nasze powiedzmy, że to są jakieś dwa tygodnie. A jak długo my tu leżymy? Od wczorajszego dnia, więc właściwie szybko uzyskaliście przytomność. nic przy nas nie było? Żadnych nie wiem. A tak. Biletów, ten... rzeczy własnych. Tak, znaleźliśmy przy Was rzeczy, ale zabraliśmy, gdy nie wiedzieliśmy, kim jesteście. Teraz nie pamiętacie, kim jesteście, i właściwie to nie wiem, czy mogę Wam w takim wypadku zaufać. Czy tylko udajecie, czy naprawdę nic nie pamiętacie, i czy nie wysłali Was ci kultyści? Szanowny starszy, wątpię, żeby kultyści posuwali się aż do takich Podstępów, żeby wysyłać swoich agentów w górę. Puścić ich dyfujących licząc, że ktoś ich znajdzie. No, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć na 100%, więc. To są jedynie domysły. Hmm. Mówicie do rzeczy. Ma to sens. Spojrzał na tego starca, który was pilnował, skinął na niego głową. Tak. Zaraz opiekun ławic przyniesie wasze rzeczy. Ale miejcie się na baczności. Jesteście tutaj obcymi. Zaopiekujemy się wami. Nie zostawiamy innych roła na pastwę losu, pastwę bestii czy pastwę kultystów. Dopóki nie odzyskacie pamięci, możecie tutaj zostać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za pomoc. Może jeśli. Przypomnijmy sobie, co się stało. To no my oddzieńczymy się później. W porządku to. No. Poczekajmy tutaj na opiekuna ławic. A później oprowadzę was po wiosce. Dobrze. Opiekun ławic wraca po chwili. Faktycznie na każdej matce trzyma przedmioty, które zostały przy Was znalezione. I wykłada przed Wami maskę obok niej kładzie grawerowane muszle tak samo bardzo dobrze wyglądające ostrze do tego worek chyba z przynętą oraz łom wykonany z twardej kości bestii i i gdy kładzie te przedmioty przy wami, zaczyna wam już coś się powoli przypominać. Faktycznie rzeczy, które posiadaliście kiedyś, przywracają wam wspomnienia. Więc każdy z was może teraz sięgnąć po swoje rzeczy. Mnie na pewno na od razu maska oraz grawerowane muszle, które chwytam. A tylko dodatkowo chowam jeden ze sztyletów, który leżał tuż obok. Sięgam macką po hardą kość bestii, która może być używana jako łom. O, to na pewno jest moje. Tego jestem pewien. Po używam tego do mieni? Coś, coś zaczynam sobie przypominać. Ale nadal jest pustka. Ja sięgam po bardzo dobrej jakości broń, która leży przede mną. Łapę ją jedną macką. Sprawdzam jej wyważenie. No i faktycznie wydaje się jak stworzona dla mnie. Delikatnie ją wymachuję, żeby nie zrobić nikomu krzywdy. I wiem, że będzie mi bardzo dobrze służyć. Jest idealnie wyważona. Na stole została został worek z no Sięgam tylko po, po niego macką. Hmm, Dużego wyboru nie było. Ale. Otwieram worek, zaciągam się zapachem przynęty. Tak, to zdecydowanie należało do mnie. A, ten zapach, tyle, tyle zaczyna mi mówić. Coś czuję, że jeszcze trochę, a będzie, będę w stanie sobie przypomnieć nieco więcej. W innym ten zapach nie pomaga, już zamknij go na chwilę. A, nie narzekaj, nie narzekaj, dzięki temu mamy co jeść. To, Mówiłeś wodzu. Że będziesz nas oprowadzał. Tak, tak. Jak. Już zebraliście swoje rzeczy to wypływajmy. Nie faktycznie. Jednym pociągłym ruchem. Wzbija swoje ciało w górze. U wyjściu. I wy wypływacie zaraz za nim. I widzicie pioskę zbudowaną ze skalnych hat. Głównie z naturalnych jaskiń czy dołożonych głazów. Ustawione budynki, które tutaj są, albo które zostały wykorzystane z naturalnych kamieni, ustawione są centrycznie wokół wewnętrznego placu. Widzicie, że na różnych wysokościach wydrążono w skalę półki, głównie na muszle czy inne kamienne. Przedmioty, żywność, którą tutaj przechowują, przechowują, ale również widzicie, że są tam dosyć wąskie wloty, które zapewne prowadzą do podłużnych wnęk rozmieszczonych przy dnie, czy brzegach tych jaskiń, gdzie roła spędzają noc. I tak samo jaskinie czy plac oświetlony jest różnymi organizmami. Które mienią się różnym natężeniem blasku. Widzicie innych Roła podczas oprowadzania, którzy są tutaj w wiosce, przyglądają się Wam. Widzicie kilku młodzieńców na środku placu, którzy zrywają się do szybkiego pływu. Startują dwójkami, widać, że się ścigają, może opisują się. Przed innymi, którzy są w wiosce. Tak. Tak wygląda nasza wioska. Nie jest duża, ale żyło nam się tutaj dobrze, dopóki nie pojawili się umyści. Tamtym odpływają z tamtego kierunku z sieci jaskiń. I wskazuję wam na zachód. Wioski. Na południu mamy nasze uprawy. Koralowców. skąd bierzemy pożywienie. A was znaleźliśmy tam. I wskazuje na północ, i faktycznie widać tam kominy hydrotermalne, które, gdzie ciepła woda unosi się ku górze. A i jeszcze, jakbyście się udali na południowy wschód, to trafilibyście do starych ruin. Ciężko mi powiedzieć, co mogłoby też Wam pomóc i przywrócić pamięć. Też chyba jeszcze nie wiemy. E, przepraszam, wspomniałeś o. wspominasz dość często o tym kulcie. Nie myśleliście, aby sobie z nim jakoś poradzić, jeśli wiecie dokładnie, gdzie zamieszkują? Nie wiemy dokładnie, ilu jest, jest ale raczej więcej niż nas. Patrolujemy tereny. Podchodzą oni pod wioskę chociaż częściej słychać ich rosne zaśpiewy. Nie wiemy do czego albo kogo tak naprawdę się modlą. Przecież każdy roa wie, że jedyny i prawdziwy jest Oro. Ale. No na pewno. Chyba niedługo by nie będziemy mieć wyboru i będziemy musieli się z nimi zetrzeć. Jeszcze, a jeszcze przed tym, jak was znaleźliśmy, podchodzili już do wioski. Nasi obrońcy stoczyli z nimi potyczki. A właściwie, dzisiejszego ranka jeden z naszych, mój bliski mi przyjaciel, Czarna Muszla, został ranny, a jego syn porwany. Widzicie, że zwrócił się twarzą w stronę jednej z jaskiń, z domostw. I faktycznie widzicie tam siedzą, siedzącego, jeżeli można tak to powiedzieć, w tych warunkach, może delikatnie unoszącego się w wodzie Roa, który właśnie teraz jest opatrywany, prawdopodobnie przez swoją małżonkę. Właśnie owijam jedną macek algami. Tworząc tego bandaż. widzicie też, że na swojej klasce piersiowej też ma przyczepione jakiegoś rodzaju alga, a może stworzenie, które ma zatomować krwawienie. Tak. Czarnomusza został zaatakowany. No. Zrobił wszystko, co mógł, żeby nie dopuścić tych szubrawców. Do naszej wioski, naszych dzieci. Zresztą jego żona, niebieska perła, jest już bliska rozwiązania. Zresztą, czy moglibyśmy może porozmawiać z Czarną Muszlą? Tak, widział napastników. Ktoś nam opowie, może to cokolwiek przywiódł ci z naszej pamięci, jeśli mieliśmy z nim jakąś styczność. Z nimi. Nie. Proszę, jak najbardziej, tylko bądźcie on, delikatni, stracił on swojego pierworodnego. Oczywiście. Tak patrzę na współtowarzyszy. Jest to jakiś top. Jak się jest. Z czegoś trzeba zacząć. I tak błądzimy w ciemni, więc... Jakiś krok zawsze jest lep lepszy niż żaden. Chyba chcielibyśmy odpłynąć do czarnej muszli w takim wypadku, do jego domostwa. Dobrze, już się odpłynąć, gdy wódz jeszcze was zatrzymuje. A! I prawie bym zapomniał. Uważajcie na teren uprawy. Zalęgła się tam jakaś bestia. W tych koralowcach? Tak. Przeważnie tam drzemie. Czasem wypływa i zjada nasze pożywienie. Myśleliśmy, że odpłynie, ale chyba zaczęła się tutaj zadomawiać. Widzę, że dużo problemów macie. No tak, nie jest to łatwy czas dla nas. Może i w tej układance my się jakoś przydamy. Dobrze, jeżeli cokolwiek byście sobie przypomnieli z tego, co się wydarzyło, to znajdziecie mnie tam. I też wskazuję na jeden z wydrążonych w skalę do mieszkań. Dobrze. Jak coś sobie przypomnimy, na pewno się odezwiemy. Dobrze, w takim razie podpływacie do czarnej muszli, bo tak przedstawił wódz tego roła. Za nim stoi jego żona opatrując mu jedną z macek. Widzicie, że ma zwieszoną głowę. Widać, że jest nie tyle co smutny, co bardziej załamany. Jak wygląda to jego mieszkanie? Właściwie wszystkie tutaj są podobne. Tak naprawdę to jest... Otwór w skalę. To nawet nie ma żadnych drzwi. Raczej otwór jest od góry, gdzie po prostu wpływa się do środka. I poświec wygląda wszystko tutaj bardzo podobnie w tym okręgu, który też możecie zresztą zobaczyć na tej mapce, która jest po prawym górnym rogu. Są to po prostu formacje skalne, które tak naprawdę mają dziurę od góry, do której można wpłynąć i tam. Są i wnęki y, do spana i A część dzienna. Ja będę płynął z tyłu i bardziej rozglądał się po tych ścianach. Mhm. Mm w porządku. Wam zostawiam rozmowę? Hmm? Ja pewnie wpływam dość ostrożnie, żeby nie sprawiać jakichś drogich zamiarów. To sylwetku czy i tylko. Y Czarna muszla, niebieska perła? Y tak. Czarna muszla to ja, a to moja żona, niebieska perła. Witajcie. Witajcie. Niestety my nie możemy się Nie wiemy jeszcze do końca, jak się przedstawić, ale miło Was poznać. A, to. Wy jesteście tymi, co, którzy zostali znalezieni. Tak jest. Niestety po wypadku. Czymkolwiek był, to straciliśmy większość naszej pamięci. Więc praktycznie całą łącznie z naszymi imionami i tożsamością. Bile byście nie należeli do tych Spirów, którzy się osadzili na północnym zachodzie. Prowadzili mojego syna. Gdybyście nie zaatakowali zresztą. Zobaczcie. Właśnie, jak już rozmawiamy, czy mógłbyś nam opowiedzieć coś o tym ataku? Jak do tego doszło? Może. Działałeś coś. Patrolowałem okolicę w zresztą jak w ostatnim czasie codziennie. Opływałem z jednej strony podczas gdy mój syn, czarny kamień, opływał z drugiej strony. Zaskoczyło mnie kilku wypłynęli pomiędzy skał. Nawet za bardzo nie zdążyłem zareagować. Musieli ukryć się w rozpadlinie. Broniłem się, wymieniłem z nimi kilka ciosów, krzyknąłem, zaalarmowałem mojego syna. Odpłynął, chyba też zaczął z Nie wiem. Zostałem ranny, odepchnęli mnie, a gdy chciałem wrócić do walki, to ich już nie było i mojego syna także. To taki często wyglądają takie zasadzki. Nie, myśleliśmy, że zostały nas w pokoju. Do tej pory tylko zbliżali się. Widzieliśmy ich z daleka. Słyszeliśmy ich dziwne modły, ale nie atakowali nas. Teraz dopiero posunęli się do tego czynu. Wdych, wzdychać ciężko, widać. Kilka bąbelków uniosło się. Do góry wokół jego. Mam tylko nadzieję, że nie zabrali mojego syna, żeby złożyć go w jakiejś ofierze. Nie myśleliście o tym, żeby jakoś zbiorniki im przeciwstawić? Właśnie, może są. Nie wiem, znacie ich ilość, czy cokolwiek? Robiliście jakieś zwiady, próby? Nie jesteśmy plemieniem walczącym. Wódz również podchodził do tego z dystansem. Mieliśmy nie rzucać się w oczy, zostawić ich w spokoju, to on, że oni zostawią w spokoju nas, ale tak się nie stało. Zresztą nie ma nas. Tutaj aż tak wiele ich nie zaatakowała trójka. Podejrzewam, że mojego syna musiała zabrać podobna ilość a patrząc w tamtą stronę i sprawdzając ile ich jest. Musiało ich być co najmniej 20. Ilu u was jest zbyt innych potencjalnie, albo takich, którzy są zdolni, 4, 4 lat. Teraz może byśmy znaleźli dziesiątkę. I to też. Nie tylko ochroniarzy, czy wojowników, zwiadowców, ale tak naprawdę wszystkich, którzy byliby. Zdolni do walki. Sam bym popłynął szukać mojego syna, ale w tym stanie nie jestem tego zdolny. Widzicie, że krzywi się z bólu jego żona. No już, już spokojnie. Kochanie, nie przesilaj się, bo wszystko rozerwiesz i ta moja praca pójdzie na mardę. Wiesz, że nie mogę się denerwować, a Martwię się mojego syna. Panowie, pani, jeżeli byście się czegoś dowiedzieli, żebyście może poszli zobaczyć, sprawdzić, czy on żyje, uratować go, byłabym dozgodnie wdzięczna. Zapłacimy. Spokojnie. Wasza pomoc była już zapłatą. Jeśli. Uda nam się znaleźć to oczywiście. przekażemy te informacje, No mam nadzieję, że może i wrócimy z synem. No już, już. Spokojnie. Kochanie, nie możesz się denerwować. Nie, dziękuję, dziękuję. Cześć ten towarzyszy. Coś coś? Dobrze, to my już nie przeszkadzamy. Proszę ty odpoczywać. Jak tylko się czegoś dowiemy, to wrócimy z informacją. Nie, dobrze. Dziękuję, dziękuję. Tak jak tylko będę zdolny, to Wam pomogę. Oczywiście. No i wypływam. Ja za nim i od razu zaczynam. Tylko słyszałeś, ich jest około dwudziestki minimum. Nas jest czwórka, i poza tym nie pamiętamy, na ile nas stać. Ewentualna próba zwiadu jedynie wchodzi chyba w grę. To i tak by mocno przysporzyło się temu plemieniu. Tak, myślę jeszcze tylko o tej bestii. Jest to jakieś zwierzę i my może płynąc gdzieś uciekaliśmy od tego może. Tam widok tej bestii coś nam się przypomni. Znaczy... Już na nas wydaje mi się, że możemy być z różnych części oceanu. A to co lepiej łącznie znajomych, niż ucieczka przed śmiercią. A, naciągana teoria, towarzyszu. Jak wszystko tutaj na razie. Nie wiemy kompletnie nic. Za tym roczna jest ta głębia oceanu, która nas spowiła. Która spowiła naszą pamięć. Aha, nie jest to takie łatwe. Co wy myśli, towarzysze? Wydaje się mi się, że. jesteśmy winni to. Ale... O, prawo, no. Niewiele pamiętam, ale. Na pewno pamiętam to, że nie jestem wojownikiem. Nie możemy tak zostawić tego, jak nam pomogli. Musimy coś zrobić, choćby może z tą bestią im pomóc. Tylko też nie ma co się rzucać. Bo oddając życie, no to tak... Oni uratowali nam życie, my za to zginiemy. Trochę bezsensowne. czwórkę no, 20 nie wyjdziemy, no. Nie no ta pewno. opcja na pewno odpada, nie. Dlatego może przed zwiadem jeszcze zobaczmy bestie, Mówię, może faktycznie przed czymś ciekaliśmy, coś nas złapało. Z jakiś powód płynęliśmy tak wysoko? Wydaje mi się, że to jest coś, co wiemy, że jest blisko i relatywnie nie jest aż tak groźne. Tak naprawdę z tych lakonicznych opowieści, wodza, nie wiemy, z czym możemy się spotkać, więc też ewentualny ostrożny zwiat przybliżyłby nas do jakichkolwiek informacji. Z mamy na... do czynienia? To na pewno. Jak tutaj zawsze ryzykujemy mocną konfrontację. A może jak spojrzymy na Bessie to jednak coś nam się przypomni. Poza tym, patrzę teraz na jedyną płeć żeńską w zespole. Widziałem, że nieźle machasz bronią. Czy gdy wzięłaś ten swój ekwipunek, coś sobie przypomniałaś? Tylko tyle, że. Wiem, że to jest moja broń. Wiem, że potrafię. czuję, że potrafię się z tym poruszać, ale nie znam nawet za dobrze swojej siły. Zawsze coś, zawsze, wygląda na, zawsze wygląda, wygląda na to, że mamy chociaż jedną osobę, która ponad przeciętnie, w porównaniu przynajmniej do mnie, posługuje się bronią. Więc zawsze mamy jakiś atut. Trzeba tylko przypomnieć sobie atuty pozostałych. Na, pe na pewno nie zrobimy tego, jak stoimy tutaj i czekamy. Bez wątpienia. Różmy na te po pola koralowca. Zobaczmy. Może i to, to co tam obecnie się zalęgło, ścigało nas. Jak nie zjadło nas, to obiada wioskę. Prowadź za tym. Także się zgadzacie? Patrz na pozostałą dwójkę. Tylko kiwam głową, że tak. Niechętnie przytakuję. To to macham Macku. Płynę w kierunku lub prawnych. Dobrze, w takim razie wypływacie z tego kręgu skał, który tworzy ta osada na bardziej otwartą przestrzeń. I teraz faktycznie gdy wyłaniacie się z tego zagłębienia, dużo dokładniej widać tą okolicę widzicie też na zachód. Jest długa, świecąca linia, zapewne pęknięcie w ziemi, spod którego wydobywa się lawa. Tak jak mówi wódz na południe, południowy wschód są uprawy, w których kierunku się udajecie i gdy podpływacie trochę bliżej, czy trzymając się dna, widzicie, że na brzegu tych koralowców, między jedną a drugą skałą, przemyka. Jakiś roa. Tam coś się ruszało. Pokazuje macką w tą stronę. Tak. Zresztą widzicie w ogóle ślad ciepły, który on wydaje pozostawia. Płynie za nim. Na sobą. Ja po prostu płynę za nim. Mhm. Dobra, czyli będziesz do niego podpływał. On po prostu tak płynie to z jednej skałki do drugiej. Odrywa coś z tego koralowca i wrzuca do swojej torby. Podpływasz do niego w taki bezpośredni sposób, czy na przykład chcesz zrobić to po cichu? Chciałbym raczej zrobić to po cichu. Mhm. Dobrze, w takim razie ja poproszę cię o test. Będziemy mieć pierwszy test. Na ten sposób rzucamy K6, dodajemy do tego umiejętność. I, jeżeli, i poziom trudności myślę, że w tym przypadku on jest zajęty w ogóle czymś innym, więc będzie prosty, więc sam poziom trudności jest 4. A jeżeli chodzi o takie ukrywanie się, skradanie, to jest tutaj to ujęte pod przetrwaniem. Tak naprawdę ciche pływanie, można nawet powiedzieć, ponieważ faktycznie dźwięki tutaj potrafią roztaczać się na wiele kilometrów, ale i wy osiągnęliście ten. Sposób, właśnie cichego poruszania się. Cztery. Tak, mamy cztery. Okej. Okay. Czyli akurat. Akurat. W takim przypadku. Dobrze, pozostali trzymajcie się troszkę za Waszym towarzyszem, który jest chyba najbardziej otwarty i ciekawski tego. Podpływa jako pierwszy i faktycznie podpływa właściwie niezauważony. On dalej. Przemyka od skały do skały, zbierając, jak widzisz, uchwiał mucz, mięczaki, którymi żywią się mieszkańcy wioski, a ty właśnie podpływasz za niego. Co on robisz? Poobserwowałbym chwilę, czy on ma jakieś może takie typowe jak dla wioski ubranie. Wydaje się jakkolwiek odmienny inny. No i właściwie o tym nie rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o ubrania, ale myślę, że tak naprawdę. Roa nie noszą żadnego stroju. Nie wiem, czy jest im to poszelne. Bardziej tak, i bardziej to właśnie to. te muszle czy tatuaże, które zdobią ciała. To tak. Faktycznie wygląda podobnie jak pozostali raz z wioski, więc pochodzi z tego samego rodzaju. Widzicie ja po prostu, że ma worek, taki zagięty nóż, którym odłamuje mięczaki od koralowców. Jak już wiem, że raczej jest to mieszkaniec wioski, to Wynurzam się ze swojej kryjówki i dość spokojny głosem mówię. Witaj. Przepraszam, że przeszkadzam. A! Kim jesteś? Akurat nowym przybyszem to ja wraz z moimi towarzyszami jesteśmy przyniesieni do twojej wioski. Nie mogę ci się przedstawić. Nie pamiętam swojego imienia obecnie. Przepraszam, jeśli cię przestraszyłem. No to to, to, to. cicho, cicho i tak pokazuję. jest jedną macek żeby zniżyć się o poziom bliżej dnia, dna yy, yy, tak, tak, tylko yy, spokojnie ta bestia gdzieś tu jest. Właśnie chcieliśmy zapytać o tą bestię. Czy działa się może albo wiesz, gdzie przebywa? Wielkie to wielkie. Pewnie teraz gdzieś śpi między... Pralowcami. Widzisz, że tak wyciągnąć swoją głowę na szyję, żeby zerknąć czy przypadkiem ta bestia gdzieś się nie wynurzyła. Proszę wielkie to wielkie, e, ogromne, niczym wieloryb, ale splitniejsze i szybsze i bardziej agresywne, czym rekin. Jeszcze nie brzmi groźnie. Staram Dobrze. się ile mogę, żeby zebrać pożywienie dla mieszkańców, ale... W sytuacji nie jest to proste. Oczywiście. I gdy tak rozmawiacie. Faktycznie zauważacie w podczewianiu wielkie ciało, które uniosło się pośrodku tej uprawy koralowców. Widzicie, że część rozwaliło ogonem, po czym zawróciło ukolem, żeby pochłonąć właśnie to, co wzniosło się w powietrze po uderzeniu do swojego wielkiego pyska. I faktycznie wygląda to jak wieloryb. Natomiast widać, że porusza się z dużą gracją i zwinnością i cała, jego wielki, szeroki pysk, widać, że najeżony jest zębami, więc na pewno nie tylko pożywia się koralowcami, ale również innymi istotami, które mogłyby tutaj przypłynąć. I żadna z naszych postaci nie ma wiedzy co to za istota? Właściwie tak to, że macie amnezję wcale nie oznacza to, że nie wiecie czym to może być dlatego ja bym poprosił w takim razie test na wiedzę jako, że ty się odezwałeś to poproszę test na wiedzę od ciebie i test jest tutaj na 4. To to jest po prostu rzucam szósteczką i. Tak, i dodajesz umiejętność. Szósteczką. Tak, i swoją umiejętność wiedzy. Mhm. 4. też akurat. Mhm. Widzę, że lubicie balansować na krawędzi. Dobrze. Poznajesz zwierzę, nie wiem jaką ono może mieć tutaj nazwę, może być Wielorki. Okej. Okay. <laughs> wielorki i faktycznie poznajesz co to za zwierzę, widziałeś już takie. Czasem się zdarza właśnie, że zaczynają żerować na jakimś miejscu dopóki go nie ogołocą do, do zera. i wtedy odpływają po prostu szukając kolejnego. Nie. I czy przypominam sobie, czy to jest w ogóle oswajalne? Tak, właśnie chciałem ci przekazać tę informację. Że tak, oprócz tego, że jest agresywne, tak samo to zwierzę nadaje się jako wierzchowiec. Można je oswoić, natomiast dresura zajęłaby nawet kilka tygodni. Mhm. Przekazuję to swoim towarzyszom. Hmm? Więc mamy dwie opcje, próba oswojenia. Próba przegonienia. Mm, tak, bo... I tak, dopóki. Proszę. No mów mów, proszę. Dopóki nie wyźle wszystkiego, co będzie mógł nie opuści tego miejsca. Znasz to istota. Jak myślisz, jakie mamy szanse w czwórkę na nią? I tu pytanie do mistrza gry. Rzuć sobie jeszcze proszę test ujarzmiania, ale on będzie trudny, więc na 7. Ujarzmianie plus D6. Mhm. To czekaj. D6 plus ujarzmianie. Tak, dokładnie. No i bardzo ładnie. W porządku. To eee, tak, jak mówiłem, znasz to zwierzę, eee, Wiesz, że ogólnie zjada tutaj to, co znajdzie, jakieś koralowce czy inne uprawy. Samo w sobie, mimo że wygląda na groźne, mu ozębienie nie jest drapieżnikiem, natomiast nie jest do niego problemem po prostu zjedzenie kogoś, kto akurat będzie przepływał. Albo w celu bronienia swojego terytorium, czy odgonienia. Więc oprócz tego, że mógłby być po prostu wierzchowcem, to mógłby również służyć jako, można powiedzieć, bojowy wierzchowiec. Mhm. A tutaj teraz, jakbyś się odniósł jeszcze do pytania Elumina. Czyli w, w czwórkę jest nam w naszej czwórce w stanie zagrozić tam w pojedynkę. Tak, jak najbardziej jest w stanie Wam zagrozić. Ale też. Dostrzegasz, że jest nieco ranny. No, tak jest, wiesz, no, zawsze jest niebezpieczny. Myślę, że kłapnie złapie swoim pyskiem no, tak. i tak naprawdę wyrwie wasze maski. Hmm. Naprawdę, no to. Wydaje mi się, że może być ranny. Ryzyko zawsze jakieś jest. Szanse również są. Zwłaszcza, że jest nas czwórk. Istnieje też minimalna szansa na oswojenie. ale To jest dzika istota, dodatkowo ranna. Co zmniejsza pewnie szanse oswojenia, będzie bardziej zdenerwowane, bardziej agresywne. Próbować możemy, no, no tak jak mówię, no ryzyko, że któryś z nas traci którąś kończynę, czy nawet życie, zawsze istnieje. Kwestia, czy podejmujemy się tego ryzyka, w ten sposób będziemy mogli, po pierwsze, zrewanżować się za pomoc, po drugie, zaplusować w oczach mieszkańców plemienia. Do zyskania dużo, ale też i potencjalnej straty. A czy jeśli na przykład udałoby się oswoić tą bestię, jakkolwiek nie stanowiłoby ona dość potężnego sojusznika, możesz powtórzyć? Czy jeśli byśmy tej bestii nie oswoili w jakiś sposób, to czy nie stanowiłoby ona dość istotnego sojusznika w walce z tym kultem? No Jak najbardziej, tylko mówię, no, moim okiem, to zwierzę jest ranne, więc. Będzie ciężko go oswoić, no ale próbę możemy podjąć. Jeżeli próba się nie powiedzie, wówczas użyjemy siły. Zawsze zostaje nam ucieczka. A no, tej opcji nie zakładałem w sumie. Skoro już zdecydowaliśmy, że idziemy atakować. Znaczy nie, no. Chcecie podejść do tego potwora? Chcemy się jakoś odwdzięczyć. A gdyby dało się to wytresować, to i wiosce by się przysłużył na dłuższą metę. na razie to chyba wystarczy, żeby... Wiadomo, że wszystkiego nie atakował mieszkańców. No i nie niszczy upraw. O, o, to to, jakby zniszczył całe uprawy, to... Zapasów wcale wiele nie mamy. Przyszliśmy do no nie myśleliśmy, że... spotkają nas takie tragedie i to w krótkim czasie, ale można powiedzieć, że spadliście nam z powierzchni. No z tego co wiem, dosłownie. Tak, tak, ja słyszałem, że mieliście dużo szczęścia, że przeżyliście. Strasznie dużo wokół tego niewiadomych, więc To, zobaczmy na na nie to wiemy szczęście. czy to szczęście właśnie. Sprawdźmy na tej oto bestii. Tak jest. Co, tak Już. jak mówiliśmy, próba oswojenia, tak. ewentualnie próba walki. Loop ucieczki, jeśli świetle się. ucieczki, zapominam o tej opcji. wybacz Nie zapominaj, możecie ratować życie. uwierz mi. Być może, być może. Dobra, nie tracimy chyba czasu. Nie wiem, czy będziemy to z kimkolwiek konsultować. Nie, nie, nie ma nie sensu Nie ma sensu. Ja mogę popłynąć do wioski powiedzieć. Co chcecie zrobić może? Będzie ktoś potrzebny, kto będzie mógł wam pomóc. Ewentualna asekuracja zawsze jakiejś oskrzy dodatkowej się przyda. Gdyby któryś z nas. Kto, z nas poległo? Dobrze, to ja to ja Ruszaj. I widzisz, że Magdą właściwie wszystkimi swoimi mackami jednocześnie, żeby nabrać jak największej prędkości i ruszył w stronę osady. To czekamy na posiłki, czy lecimy od razu w czwórkę? Ile mniej więcej było do wioski czasu, żeby przepłynąć? To jest bardzo szybko. Naprawdę poruszacie się bardzo sprawnie pod wodą, dzięki maskom, bo krzyczoł wyciała, więc... Tu długo nie zajęło, tak licząc na nasze, to może płynęliście kilka minut maksymalnie. Ja bym chyba zaczynał, no. Dobra, będę za wami. No, obram to, co próba oswojenia chyba przypadnie mi. Masz przynęty i chłać, tym znasz. ale wiesz o tych istotach. Czas pokaże. Ja co najwyżej mogę odciągać uwagę. Zobaczymy, czy ocean odda dzisiaj. Sprawdźmy. Podejdę z tobą bliżej, delikatnie. W razie co będę cię osłaniać. Znaczy, na początku przydałoby się jeden na jeden, żeby bestie nie spłoszyć. Zatrzymam tak. się w bezpiecznej odległości, tak. ale na tyle blisko, żeby. w razie jakby coś zrobić. Muszę... Tak, dokładnie. Byłbym wdzięczny. No i ruszam. Mhm, dobra, w jaki sposób chciałbyś to zrobić? Po prostu na początku się zbliżyć. Mhm. Jak do. no, jak do konia dzikiego, nie wiem. Dzikie konie chyba się oswajało. No dobra, dam. Do. I. Zobaczyć, jak reaguje tam macką w jego stronę. Powoli, powoli. Jak nie będzie gryzło, pewnie będzie warczało. Będę próbował jakoś e, uspokajać. Mm -hmm. I próbować nie, pogłaskać. Chyba tak. Bo mm. Będę próbował głaskać to coś, żeby się przyzwyczaiło do mojej obecności. Dobra. Czy ktoś by chciał tutaj jeszcze pomagać? Czy znaczy, no, ja podchodzę na tyle blisko, że gdyby mu się nie udało i oczywiście zostałby zaatakowany, to mogę gdzieś tam stanąć w jego obronie, ale nie podchodzę na tyle blisko, żeby spłoszyć y, tą bestię, że podchodzą do niej dwie po prostu istoty. Mhm, dobra. To też jakby nie znam się na bestii, więc także asekuruję, ja ale ja raczej będę przeszkadzał niż pomagał. Ja stoję obok. Trochę jest dalsza. Dobra, czyli tak, niech Ci nie pomaga w bezpośredni sposób, więc nie mm -hmm. będzie tutaj modyfikacji za pomoc? Znaczy, do, do, no, tutaj ciężko by było pomóc, nie? W sumie. Na logikę. No bo jak pomóc ten mi zwierzę? Im większa grupa, to zwierzę będzie się czuło bardziej osaczone. Według mnie. No, w porządku. Dobra. No w takim razie e, sam test ujarzmiany. A pytanie: Czy ty posiadasz jeszcze jakieś umiejętności ze swojej klasy, profesji? Poszukiwasz tylko. mam. Kiedy postać łapie, zwierzę używając ujarzmiania w konfrontacji. Utrzymuje ułatwienie lub jeden przerzut w teście. Ale no, ujarzmianie w konfrontacji. Co? No. Może być konfrontacja. To może być konfrontacja. Mnie... Ja bym to uznał, bo to jest fajna umiejętność, ale samo ujarzmianie w konfrontacji to wygląda tak, że jeżeli ono by zaatakowało i gdzie się walczy z jakąś bestią, to można zamiast z nią walczyć, próbować ją jeszcze ujarzmić, uspokoić. Wtedy to też by pasowało, ale myślę, że tutaj, jak czuje ono się. Pewnie nie niezaby spiesznie, jest ranna, więc jak najbardziej jest to ujrzmianie z taką konfrontacją, gdzie tak naprawdę, no, no konfrontuje się z nią, tak? Próbuje się ujarzmić, no to właściwie każde takie działanie jest po części konfrontacją. A mogę coś dodać? Bo w sumie coś mi przyszło do głowy. No. Bo ja mam tu przynętę. Aha. I po prostu bym próbował to nakarmić. Mam te specjalne małże to bym jedną otworzył, sztyle podważył i tak jak będę się zbliżał, jak już będę na odpowiednim dystansie, to będę próbował to nakarmić. Jakby wielorkina. Dobra, fajnie. Fajnie, bo faktycznie trochę odwróci to jego uwagę i może faktycznie też uspokoi. No, plus jeden, plus za poszukiwacza jeszcze jeden przerzut. Teście. Więc w takim razie ja proszę o cię To zwierzę jest... Trochę niespokojnie jest ranne, przez co tak naprawdę jego, tutaj to się nazywa agresją mhm. testy, wynosi 8, a więc stopień trudności jest 8. Czyli kaszustka plus 4 z modyfikatora mojego, Tak, tej plus 1 za użycie przynęty i jeden przerzut. I sobie przerzut. To... Znaczy, bo mam otrzymuje ułatwienie lub jeden przerzut. Tak, ale ułatwienie masz już z przynęty. Aha, dobra, okay. Więc wtedy dostajesz po prostu jeden przerzut. Porzucam. Hmm? Proszę bardzo. Proszę bardzo. To nawet nie trzeba przerzucać. Tak jak no jest to jednak zwierzę bardziej roślinożerne. Jest agresywne, choć oczywiście w sytuacji zagrożenia może zaatakować. Natomiast bardzo profesjonalnie do tego podszedłeś i zostawię, poczęstowałeś ją plus próbowałeś uspokoić, tak jak opisywałeś jak dzikiego konia. Więc faktycznie teraz pójdziesz obok Wielorkina i on dalej zajada się tutaj koralowcami. Natomiast akceptuję Ciebie i. Przebywasz w jego towarzystwie, nawet dosyć swobodnie. To teraz pytanie, co z niej zrobić. <laughs> ja go na razie zostawiam i wracam do towarzyszy. Mhm. No, tak jak mówiłem, udało się, ale no co dalej? Co z nią robimy. Wydaje mi się, że po zjadzie, jeśli możesz nim jakoś zdobyć, możemy go użyć. Na polu bitwy, jeśli taka będzie konieczność. No, wydaje mi się, że to wymaga troszkę czasu tresury. Na razie dobrze by było, może próbowałbym go odciągnąć w inne części, żeby nie niszczył plantacji. Jest, coś. Jesteś ranny, może jakaś próba opatrzenia będzie bardziej wdzięczny. Szybciej się przyzwyczai do ciebie. Też to jest myśl. Można by poprosić o jakieś bandarze, klonów? Bo pytanie do mistrza gry? Mhm. Co maści nie ma raczej pod wodą? Czy mogą być? są mogą być na przykład zmieszane, powiedzmy, mięczak z jakąś algą. Mhm. Więc no. Jak najbardziej myślę, że coś takiego może tutaj istnieć. Ewentualnie można poprosić o jakieś maści czy coś, żeby zobaczyć. Żeby to się szybciej goiło. Może tak jak mówisz, bardziej mi zaufa, łatwiej będzie go stąd odciągnąć. Można ewentualnie podciągnąć go pod miejsce przebywania tego kultu, bo no im będzie robił problemy. To bo jest jakaś tak... myśl. Bardzo dobra. Dobra, no to na razie trzeba się udać i tak do. No najlepiej do. Tej kobiety, jak ona się nazywała, co syna straciła. Niebieska perła? No, tak. Ona tam widziałem. E, czy to w sumie jej mąż ją okładał glonami, więc można było się spytać, czy coś mają. Tak, jeszcze niezależnie zostaje nam kwestia tego zwiadu, o którym mówiliśmy. No na razie bym zostawił te zwierzę, niech. Się pasie, ewentualnie je opatrzę. No, a załatwimy to wracając ewent i powiemy wodzowi wioski, że problem z tego, tej bestii zostanie rozwiązany po naszym powrocie, bo zostało w miarę oswojone. Tylko żeby nie niszczyć, że tak to ujmę, tych relacji. No, i jak po, po powrocie postaramy się je jakoś odciągnąć od ich upraw. Na razie, no, niestety muszą przygotować się na delikatne straty. Dobrze, to wróćmy do wioski. Dobrze, i gdy e, właśnie odpływacie po e, od tych koralowców, widzicie, że faktycznie kilku mieszkańców wioski e, zostało ściągniętych przez tego roa, który zbierał tutaj pożywienie. I widzicie, że wśród nich też jest e, mocna skała, sam wódz. E, I te roa, które. Przypłynę z związki, patrzą na Was z podziwem, kiwają głowami. Podpływacie do nich, mocna skała występuje troszkę naprzód. Odważni jesteście. Nie spodziewałem się, że tak szybko dojdziecie do siebie i podejmiecie takie kroki. Mało wspomnień, to i mało do stracenia. No i także że chcieliśmy się jakoś odpłacić za waszą dobroć. I z tą bestią zamierzacie. No, wydaje się, że jakiś tam kontakt z nią złapałem. Przydałoby się opatrzyć, jeżeli macie jakieś bandaże ewentualnie maści, to zawsze będzie ufna. Nie wiem, macie kogoś, kto jakoś łatwiej radzi sobie z oswajaniem tego typu istot. Nie, no, nie mieliśmy wcześniej takiej potrzeby. A jeżeli chodzi o maści, to niebieska perła na pewno jeszcze będzie miała. No i ewentualnie będę w stanie ją chyba odciągnąć od waszych upraw, ale no, przydałoby się. Poza, przede wszystkim my nie wiemy dalej nic o sobie. Czy coś tam pamiętamy, jak widać? A, rozwiązałoby A. to nasz jeden problem i naprawdę. Jeżeli by się tam to udało, to chciałbym, żeby pomóc Wam, żeby Wasza pamięć się przywróciła. Nie wiem, tutaj w ruinach i pokazuję. Na lewo od tej rafy koralowej mieszka ustelnik. Jest trochę obłąkany, ale i stary. Może on mógłby jakoś Wam pomóc? Dziękujemy. No chyba widzimy go. Tak. Popmy się wszystkiego, czego możemy. Zdecydowanie znajdzie. Dobrze to. Chcecie najpierw wrócić do wioski po Algi Maści, czy. No, na tym etapie moglibyśmy się w sumie rozdzielić, ja większej pomocy nie potrzebuję, a wy możecie odwiedzić tego starca. No Ale to też nie wiemy, czy ty możesz nie mieć z nim jakichś wspomnień, może powiedzieć czegoś szczególnego o tobie, to i tak jest niedaleko, to zajmie chwilę chyba, nie ma powodu się rozdzielać. Powiazka nie jest i... duża. To i tak musicie chwilę na mnie poczekać. To poczekamy. Powodu czekam więc na, na asortyment i mogę działać. A mówię, postaramy się tę bestię możliwie najszybszy sposób odciągnąć od waszych terenów. Dziękuję wam. Teraz bardziej myślę, że się nam. Tutaj jest zesłanie nie przez przypadek. Liczymy, że jakoś odwdzięczymy się za waszą dobroć. No, to my wszystko przygotujemy. To wiem, zbadane są drogi oro. Maro czyni wszystko zgodnie z naturą. Ruszajmy. Im Szybcie szybciej coś będziemy robić, tym szybciej się dowiemy, kim jesteśmy i co to robimy. W porządku. W takim razie błędziemy, przygotujemy wszystko wiosce. Dobrze, w takim razie mieszkańcy wracają do swojej osady, a wy ruszacie do wskazanych wam ruin. Znaczy, bo ja zrozumiałem, tak. że wcześniej mhm. e, opatruję tę bestię. Czyli. że na jaką bestię oni na mnie czekają, bo tak z dialogu by wynikało. Mhm. Dobra. W takim razie Ty ruszasz z mieszkańcami, Wy jeszcze chwilę czekacie. I w takim razie, właśnie Ty, jeszcze ten, który zbiera tutaj koralowce do pomocy, pomógł Ci przynieść potrzebne rzeczy. I w takim razie, jak Ty chcesz opatrywać bestię, to opatrywanie bestii to będzie test również. na ujarzmiania. Mhm. Mm test e, opatrywania i ujarzmiania. E, w przypadku leczenia bestii e, ma, jest trudne, czyli potrzebuje siódemki. E, myślę, że spokojnie możesz mieć plus jeden za to, że już nawiązałeś kontakt. Okej. Okay. Aj, Ajajaj. No niestety, ja będą ranni dodatkowo. Nie, po prostu nałożyłeś w takim przypadku te maści. Tyle, ile dałeś radę tak naprawdę do tego wielkiego ciała przyczepić te algi, które służą za bandaże. No i wiadomo siebie no, zrobiłeś wszystko, co mogłeś, żeby pomóc. Tej to, to przez to, że nawiązałeś z nią kontakt, to ona jakoś nie zareagowała agresywnie, natomiast e, słyszałaś, się zawyła tutaj roztaczającym się pod niej jękiem e, bólu. Odpływając, bo będę wracał do towarzyszy, tylko do tego zbieracza, powiem. Tylko żeby się nikt do niej nie, nie zbliżał, bo eee. to jest z tego jedynie pro, problemy. Nie, nie mam zamiaru. Dobra, ja tu. Pozbieram na obrzeżach, będę je unikał, jak tylko się da. No, tak będzie bezpieczniej. No i wracam do towarzyszy. Mhm. Wracasz do pozostałych, i już całą grupą, jak zakładam, płyniecie do ruin. Tak jest. Mhm. Mhm. Kilka mocnych, długich smagnięć, żeby podpłynąć we wskazane miejsce. I wejdziecie, dopływacie. Widzicie, że kiedyś stały tutaj budowle, nie to co w osadzie, czyli wydrążone w kamieniu, czy zaadaptowane jaskinie. Tylko faktycznie stawiane budowle. Bardzo ładnie ciosany kamień. Lumin twoja postać od razu. poznaje się na rzeczy. Że to musiało zostać stworzone rękami pierwotnych. I była to. Bardzo, ale to bardzo profesjonalna robota. Oczywiście to wszystko już niszczeje w większości obrasta. Czy skorupia kabi, czy ukwiałem. Natomiast widać, że były one również zdopione, gdzie wyryte są różne symbole. Teraz dla, dla Was i dla współczesnych nie niezrozumiałe. I Wasze z, zmysły, Wasze tak, czerwień, która jest w oczach, która jest. Bardzo wrażliwa na ciepło. Dostrzega, dostrzega oprócz jakichś ryb, które tutaj pływają, faktycznie jedną większą postać zbliżoną wielkością do roła, ale też widzicie, że wokół niego porusza się kilka pasm również ciepła. Ale wielkości doła? Tak, mniejszych. Zdecydowanie mniejszych. Tak naprawdę, żeby wam przybliżyć wielkość, no to jest to wielkość dużego wodnego węża. Nie wiem, może metrowego nawet. Jakieś towarzystwo. Ja to, że widzicie ciepło, faktycznie widzicie, że snuje się on tutaj, wypływa pomiędzy zniszczonych budynków dostrzegacie go i faktycznie otoczony jest po prostu morskimi wężami, które krążą wokół niego, ale nie robią mu krzywdy. Jego ciało jest szczupłe, blado niebieskie, mocno pomarszczone. Widzicie, że porusza tylko niektórymi z macek, niektóre są nieruchome, a właściwie dryfują w wodzie. To, co zwraca waszą uwagę, to to, że do czoła ma przytwierdzoną ogromną Dużą muszlę, która ozdobiona jest w jakiś dziwny sposób, jakimś chyba pismem. To musimy się przywitać, co? Możemy to odczytać? Czy jesteśmy w stanie? Nie, nie, nie jesteście w stanie odczytać. To musiał być jeszcze język pierwotnych. On mieszka w ruinach popierworodnych. On nie jest bylekim. Może nam pomóc, chodźmy. Idziemy? Bo i Może lepiej się nie podkę, dajmy jednak tym razem. No to chyba w otwarte podpływamy powoli. Mm -hmm, powoli e, w, wacie. E, widzicie, że e, ten stary Roa zatrzymał się. A, a węże, które go otaczały, skierowały się w waszą stronę. Na pewno zostajecie e, zauważeni. Zresztą e, widzicie już od dalej jak e, szczerzą swoje kły w waszą stronę. Tej Mówiłeś coś, bo tak mi się I tej tak. mędrczyce, mędrczyce, przybywamy z pytaniami. M. Hmm. Z na wasa. A, kimże jesteście? Bardzo dobre pytanie. Główny powód naszego przybycia. Chcecie mnie okraść? Nie, nie, nie pozwolę się okraść moje. Zwierzątka na to nie pozwolą. Widzicie, że nie, nie. jedną maską głaszczę tego węża. Nie, kompletnie nie chodzi nam o kradzież. Chcemy się zapytać, czy może. Wiesz coś albo słyszałeś coś Ach, o nas... Każdy złodziej by tak powiedział. Może i stary jest nam, ale nie głupi. Ale chyba nie każdy złodziej przedbył otwartym krokiem. Nie skradając się i ukrywając. Tak mi się wydaje. Tak, widzisz, przez chwilę zamyśloną minę, a ja od ciebie poproszę test wpływu. Trudność 7 i trudny test. Okay. Damka. Hmm, to no tak. E, no tak. Jakbyś, jak chcieli mnie okraść, to byście wysłali kogoś. Kto by tutaj już szabrował. Widzisz, że tak zaczyna rozglądać się e, dookoła. E, nikogo innego oprócz was nie dostrzegam. Czeście za To jest świetne pytanie, jak już mówiłem, niestety, ale znalazłem tutaj lokalni mieszkańcy wioski. Podobno płynęliśmy gdzieś niedaleko jezerów i tyle pamiętamy. A? Nie wiemy, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i. Powierzchnia się śmierć. Trudno się Trudno. będzie z nią Bardzo. Chcielibyśmy wiedzieć cokolwiek, jak się tu znaleźliśmy. Każdy chciałby wiedzieć, a wy nie przypłynęliście? Każdy z nas pływa niesiony prądami naszego domu. Dajmy sobie spokój, prędzej ci kultyści nam powiedzą, kim jesteś niż on. Albo sam się dowiemy. Jak rozumiem, nie, nie, nie słyszałeś o tym, albo nie widziałeś nas wcześniej, lub... Was? Nie, ale... Kto wie, kto wie... Nie no, to jest strata czasu. Stąd. Dziękuję za poświęcony czas. Nie ma wszystko i Pierworodni zostawili wiele tajemnic. Kiedy się rozwikłam? Na pewno. Do powodzenia w rozwikłaniu tajemnic. Ja odpływam. Ja również. Też lekko skinam grzecznie matką i odpływam. Ja się jeszcze chwilę rozglądam. Dookoła niego i też po prostu stamtąd wychodzę, wypływam. Mhm. Odpływając, widzicie, że on wraca właściwie do krążenia po tych ruinach wraz ze swoimi węgorzami. jeszcze echem odbija się. Jego mamrotanie, gdy. Znów wypływacie na otwartą przestrzeń obok osady. No dobrze. To nie było najbardziej owocne spuszczanie. Wiemy, dlaczego siedzi w odosobnieniu. Tak. Samolot byś też mogła go wpędzić w macki obłędu z drugiej strony. To co dalej robimy? Został nam tylko jeden punkt zaczepienia, tak naprawdę. A no, pewnie, tyści Chyba warto w takim razie. Chociaż zobaczyć, jak to wygląda. Tak, wiemy mniej więcej, gdzie mają bazę. Może po prostu tam przekraść. Zostać w miarę bezpiecznej odległości. Dlatego w wycofamy się. Może i ocenimy, ilu ich jest lub. Robił, czy ten jest chłopak tego podewali. Dobrze, ruszajmy. Dobra. W takim razie e, ruszacie w kierunku jaskiń. Do e, jaskiń jest już e, trochę dalej. E, właśnie trzeba przepłynąć jeszcze nad rozpadliskiem z lawą. E, Rozumiem, że też płyniecie ostrożnie, raczej się ukrywając. Tak, zdecydowanie. tak. tak. Okej, okay, dobra. W takim razie, gdy się podpływać coraz bliżej i coraz bliżej, skradając się, więc w takim razie ja poproszę od was właściwie dwa testy. Zaczniemy sobie może od testu. Waszej percepcji. Każdy rzuca czy. Tak, każdy z was rzuca, a ja rzucę z drugiej strony na. Z drugiej strony. I wtedy zobaczymy, czy któryś z was zastrzeżony. No każdy tak naprawdę się rozgląda, więc. U mnie jest to 9. U ciebie jest to dziewięć. Tutaj nawet mamy dziesiątkę. U mnie dycha. Dobra, to te osoby, które. Oj. Osiągnęły co najmniej 7. Dostrzegacie między skałami ruch. O dziwo dostrzegliście go bardzo późno. Jak na to. Jak się zbliżaliście, jak tak naprawdę w normalny sposób. Postrzegacie wszystko, co jest dookoła osoby, które wybrały swoją tajemnicę związaną z bycie zmiennociepnymi. Coś w waszych umysłach zaczyna zaskakiwać, że właściwie widzieliście już to w swoim życiu, że wiecie, co to mogło być, dlaczego tą osobę, którą Dostrzegliście albo pokazaliście sobie nawzajem, a mogła przebywać tak blisko Was niezauważona. Wiem to. Już chyba trzeba się przedstawić, ale jeśli ktoś nas śledzi, to może przedstawić się lepiej w sposób nieoczywisty. I poproszę jeszcze test o przetrwania, ale to od jednej osoby, która ma najwyższe. Ja mam trzy. Tak, trzy. Też. Dwa. To ktoś z trójką. To Lumin, bo rzadko. Okej. Okay. Dziewięć. Wiedziałem kogo wybrać. Mhm. Dobra, w takim razie ty, ty prowadzisz e, całą drużynę, tak żeby była jak e, najmniej widoczna. E, I wydaje się, że e, ta postać, która gdzieś tam się ukryła, was nie zauważyła. Cały czas e, obserwuje was, myśląc, że nie została dostrzeżona. Czekamy na okazję spróbujemy go złapać na małą przepytkę. No, wydaje to się rozsądne. Czekajmy na odpowiedni moment. Pewnie próbujemy możliwie się zbliżyć, ile możemy, tak, żeby nie być zauważonym. A potem porozmawiać z naszym nowym towarzyszem. W porządku. W takim razie myślę, że wy go zaskakujecie. On nie zdążył jeszcze zareagować, kiedy pojawiacie się przed nim, odcinając mu kierunki ucieczki. Widzicie tylko, że on jedną maską szybko chwycił za nóż, a właściwie kilkoma maskami złapał kilka noży, bo czemu nie? Możecie posługiwać się kilkoma brońmi, nie musicie mieć tylko jednej i po prostu... Każdej matce, z czterech matek strzyma broń, i każdą jedną skierował w waszym kierunku. Odejście może... albo. W... No, źle skończycie. Nie wiem, czy zauważyłeś swoją sytuację. Ale nie jest najlepsza. Może to ty będziesz odpowiadał na moje pytanie. Czemu nas śledzisz? Hmm. Rzuć sobie w takim razie wpływ na S plus 1 z ułatwieniem. Czy jeszcze zrobię? Myślę, że prosty, więc troszeczkę wystarczy, jak coś. Ja, ja tylko obserwuję, co tutaj się dzieje, żeby nikt się do nas nie zbliżał. Wy się zbliżacie? Czyli, jak rozumiem, ty jesteś tym nosicielem nowej wiary? Tak, chcecie posłuchać więcej o Głębowisku. Tak, oczywiście. Chcemy. Po to idziemy. No, no dobra. O, tak, tak. Jak tylko usłyszycie na pewno. Zgodzicie się z nami. Kłębowisko, kłębowisko. żyje wśród nas. Droży tunele. I buduje dla nas dom. Kłębowisko. Rozumie nasze potrzeby. A ilu jednych jest obecnie kłębowiska? Coraz więcej. Coraz więcej. Ale byśmy tak ocenić. 10, 15. Liczba was interesuje? Chodźcie, sami się przekonajcie. Kłębowisko przyjmie wszystkich wiernych. A porwania to co? Na chwałę kłębowiska? Porwania? Jakie porwania? Każdy sam może znikają. dołączyć. Znikają? No Skąd? A z okolic? Nikt nie znika. Wszyscy sami legną do kłębowiska. A ostatnio ktoś nowy dołączył do kłębowiska? A, o tak. Taki młodzieniec. Z własnej woli? Opowiada wam o kłębowisku. Tak, sam do nas dołączył. Bębowiska, do którego należy bez kres. Bębowiska, które jest starożytne i zapewni nam bezpieczeństwo. No to tak dobrowolnie, że matkę sprali? Ojca, ojca! Ojca! Ne, Ten, tak... Nie chciał uwierzyć. Więc otrzymał ja to... swoją nie... lekcję. Tak. Czyli jak ktoś nie wierzy, to wtedy siłą. Tacy nie są potrzebni głębowisku. Jeżeli to... ktoś ma inne mniemania, to wtedy siłowo. To wtedy nie powinien się wtrącać. Mocno jednostronne myślenie. A, a wy? Chcecie poznać kłębowisko? Czy chcecie się mu opierać? Jeszcze chyba okażę. Ale myślę, że gdybyś mógł porozmawiać z tymi ludźmi. Cała osoba wiernych, byś mógł przekonać. Tak. Opowiadam. Opowiadamy im. Wębowisku i ci, co? Będą chcieli. to mogli to do nas dołączyć. Może ty pójdziesz z nami i... Opowiesz je wiosce Podobnie mm. jakie daje kłębowisko jako taki wysłannik piewca nowej i dobrej nowiny i mam sam popłynąć tam paszcze niewiernych jak to jest z krolekami kłębowisko daje mądrość nie dam się wam oszukać. Ale z drugiej strony ty chcesz odnego, od nas tego samego. Jeżeli będziemy mieli inne myślenie od kłębowiska, to my znajdziemy się w takiej sytuacji. Na to polega że my wiara, chcemy, no, wiara no To jeżeli wierzysz, to twoja wiara cię ochroni przed niewiernymi. A pomyśl sobie, ile kłębowisko może ci oddać, jeżeli sprowadzisz nowych członków. Dobra, ja poproszę w takim razie rzut na wpływy. I myślę, że zrobimy wpływy kontra jego wiedza. Tak naprawdę. A czyje wpływy, bo ja mam mało wpływów. Dużo gadam. Przepraszam. No właśnie. Ale ja gadałem. Ja mam dużo wpływów. Co <gadam> masz wpływów? No dobrze, wiesz co, myślę, że przekonywałeś go za pierwszym razem, to no może przekonuję go za drugim razem. Dobrze. Ja sobie tutaj też rzucę. Myślę, że dołączę do was. O. On ma wiedzy 2, więc ja rzucę R6 plus 2. Mhm. Dlaczego i, i nie? Kłębowisko byłoby zadowolone jakbym przyprowadził nowych wiernych. Wydaje mi się, że to tak nie powinien mieć noży w rękach. Może je mhm. schowaj. Albo oddaj. W porządku, nie. Z powrotem sobie tam gdzieś przypasa. Ma taką opaskę, gdzie po prostu to włożył. Prowadźcie. A w jaki sposób ty dołączyłeś do kłębowiska? Zostałem zwerbowani. Tak jak prawie wszyscy. Oprócz naszego mistrza, który został wybrany przez kłębowisko i kłębowisko do niego przemówiło, objawiło mu się. Ale jak zostaje zwerbowany? Co ktoś powiedział? Mówię, e, słuchaj, jest kłębowisko, kłębowisko, kłębowisko i ty o, super kłębowisko, idę do, do kłębowiska. Czy A, takim... stałeś sobie z kimś i ktoś dostał palnik i ty zostałeś zwerbowany, tak jak ten młody. A, nie, nie zjemy słowo kłębowiska. O tym, jak zaopiekuje się nami. O tym, jak bezkres należy do Niego. O tym, jak da nam swobodę i wolność, jakiej zazna tylko ten, który się przyłączy do kultu, kłębowiska. Nie wiem, to ta wasza strona ofensywna trochę. Płyniemy zapytania. Ale dobra, płyńmy, zobaczymy, co w w plamieniu. W, w Obowisko trzuca tych, którzy się opierają. Tylko prawdziwi wierni mogą dołączyć. Jestem pewien, że... ...dadą się przekonać, jeśli usłyszą dobre argumenty. I płyniemy. Dobra, w takim razie płyniemy do... ...osady... ...przez który należy do kultu... ...a który ma przedstawić swoje stanowisko... Przed wszystkimi mieszkańcami. Oczywiście zachowuje on ostrożność, bardzo dużo się rozgląda na boki, czy przypadkiem nie dzieje się coś złego. I wpływacie do osady. W zasadzie od razu zbierają się dookoła Patrzą, co tak naprawdę się dzieje. A kultysta zaczyna w takim razie przemawiać. I faktycznie wywyższa kłębowisko. Mówi o jego wyższości, o mocy, o tym, co, czym obdaruje swoich wyznaców, jeżeli tylko do niego dołączą. I po chwili widzicie, jak jak czarna muszla, który został ranny, przepycha się między innymi mieszkańcami i mimo tego, że widać że grywa z bólu na jego twarzy, spowodowany jeszcze świeżymi ranami, rzuca się od razu z nożami na kultystę, który próbuje przekonać wioskowych o wyższości kłębowiska. Czy coś robicie? Ja bym chciał słuchać tego okultystę, przyduść, albo zablokować mu ręce i krzyczeć. Nie zostawcie go żywego, trzeba go przepytać. No, nareszcie ktoś się wziął do roboty. Ja myślałem, że to. Zaraz go zaatakujemy, a nie będzie gadał o te swoje bzdury. Duż go! Mhm. E, dobra, w takim razie czarna muszla e, atakuje. Koniec przytrzymywany praktycznie e, bezbronny, więc. E, nie ma problemu, żeby trochę pociąć. Tylko widzicie, że czarno, muszę jak na się, rzucił. Wbił jedno, drugie, trzecie ostrze, które gdzieś dorwał z macek. Zaczyna ciąć, czy to po maskach, czy po korpusie. Ale widzicie, że teraz jest wściekły. Gdzie jest mój syn? Oddawajcie mojego syna! Jeśli go zabijesz, to się nigdy nie dowiesz. Masz okazję go przepytać. Korzystaj z niej. Okej. Okay. No, on jest ogólnie w szale, więc ja poproszę o ciebie w takim razie znowu test na wpływy. Myślę, że trudny to 6. Zobaczmy. Jeżeli chcesz to. tylko do niego przemówić. Ale żółty wchodzą dzisiaj. Mhm. Eee, bardzo ładnie. Eee, Czarno tak odskakuje od eee, do tyłu. Faktycznie zaczyna głęboko oddychać. Tak, masz rację, on musi powiedzieć, gdzie jest mój syn. Widzisz też, że wypuszcza ostrze z jednej macki, z której zaczyna teraz wylewać się posoka, barwiąc dookoła wodę. Takim czerwono-niebieskim kolorem. Od razu doskakuje do niego, i jego zmartwiona żona. Próbując mu przemówić też do rozsądku i odciągnąć, żeby go opatrzyć. Dobrze, się tym. Widzicie, że ona próbuje go odciągnąć. On jest cały w emocjach. Efekt krzyczy: Gdzie jest mój syn? Gdzie jest mój syn? Ona go próbuje odciągnąć, ale widzicie, że ona łapie się za swój brzuch i od razu podpływa do niej kilka innych roła ci Tak, żeby ją zabrać, i mówię, to, to, to już czas. To już czas. Spokojnie, niebieska perło. Po prostu też ją odciągają, a dyszący, krwawiący jeszcze. Czarna muszla zostaje przy Was. A wytrzymacie, trzymacie Utysta. Co robicie? Trzeba jechać może... to było patrzeć. Słusznie. Hmm. To, to kogo opatruję? Ja trzymam kultystę. <grystę> ja mogę spróbować opatrzeć kultystę. Bo uważam, że jeżeli on zginie, to niczego się od niego nie dowiemy. No to ja pomogę. Czarnej muszli. Mhm. Dobra. To ja poproszę te sleczenia na A7. Leczenie z czego? Te przetrwania. przetrwania, mhm. Jest. Mhm. Dobrze, w takim razie. <laughs> Opatrujecie ich rany, tak naprawdę. Tamujecie krwawienie. Jak najbardziej są świadomi. Kultysta tylko co. Za... Wszystkim Niewierny, niewierny! Nie wiesz. Jak skończysz, gdy kłębowisko. Jak kłębowisko cię odrzuci. odwraca się też. A wasze... Puść mnie. Przecież nic nie zrobiłem. Głoszę tylko słowo kłębowiska. Woliście chłopaki, atakujecie wioskę. Teraz dokładnie nam opowiesz, czym jest kłębowisko i ilu was tam jest. Nikogo nie porwaliśmy, on. Przyszedł do nas sam, słyszysz? Przyszedł do nas sam. Eee, czarno, proszę Nie, to niemożliwe. Musicie go porwać, oddajcie go. Przypłyncie i zobaczcie sami. Zobaczcie sami, jak kłębowisko was przyjmie, jeżeli tylko uwierzycie. Nie wiem, czy pasuje nam ta religia. Tak, zostańcie tutaj za ściękowi, nie znając niczego innego. Starczy już tego. Bierzmy się wszyscy i wyczyśmy to cholerne miejsce. Z tych cholernych... Nie, Myślicie, że wam to się uda? Kołemowisko wam na to nie pozwoli. Tylko dołączenie do niego... ...da wam łaskę i przetrwanie. Oro jest po naszej stronie. To nam wystarczy. <grymne> już jak się śmieje? Parynamusze, no, czy macie jakieś miejsce, gdzie można go zamknąć? Mm, tylko że w sumie po co? To co mieliśmy wiedzieć, to powiedział. Po co kolejna gęba do wykarmienia dla wioski? To on, nic złego się z nim stanie. To nie jest naszą rolą. To oni go osądzą, oni zdecydują. Ja do tego ręki nie przyłożę. Widać, że jest obłąkany i będzie tylko pieprzył te swoje bzdury. Ale to jest ich decyzja co z nim zrobić. No to wodzu, decyduj. Mocna skała faktycznie. Wychodzi naprzód. Ja, zamkniemy go. Nie jesteśmy tak okrutni jak... Oni, żeby ranić, zabijać, tylko dlatego, że ktoś ma inny pogląd i swoje warszywe bóstwo. Zamkniemy ale co, go. Ale co potem? Co potem z nim zrobicie? Będzie tylko dla Was problemem. Wypuścicie go, nie wiadomo ilu jest, być to jest może to nie ich jest, problem, ale no. Używam argumentów teraz, żeby pomóc podjąć jakąś decyzję, po to tu, tu też jesteśmy, żeby jakoś się zrewanżować, chociażby spojrzeniem z zewnątrz. Sprawy okay. myślę najpierw z tą zresztą. Zamkniemy go, zobaczymy jak będzie reagował, czy. Cały czas będzie głosił swoje słowa i. Czy nie z ale. Jeżeli jest opłąkany, to nic już mu nie pomoże. Ale też nie nam decydować o jego życiu. Jeżeli taka będzie wola oro, to przetrwa, a jeżeli nie, to zagubi się we własnym szaleństwie. Dobrze, ale tej starszy potrzebujemy chyba zabrać ludzi. Wydaje mi się, że więcej mamy styczności z tą grupą. Najbardziej niebezpiecznie się wydają, i chyba jedyną nadzieją, jaką mamy, jest konfrontować się z nimi. wszystkim sercem podejmę tę decyzję, ale nie mamy wyboru. Patrząc na niego, to tylko kwestia czasu, kiedy pozostali tutaj przyjdą i będą chcieli nas przyciągnąć na swoją stronę, a w innym przypadku. Składzić. To no możemy ruszać. Tak, dajcie nam no, no chwilę na przygotowanie. Nie chcemy sytuować swojego nowego przyjaciela zaangażować. Myślę, że mm. będzie bardzo przydatny. Jeszcze umiałbyś go tylko skadać mu kierunek. Próbować można. Ale mówię, wydaje mi się, że to wymaga większej ilości czasu. Ty jesteś ekspertem. Ona to wygląda. I uzna, że to nie jest droga i zbyt ryzykowne. No nie róbmy tego. Zobaczymy, jak będzie, się, jak będzie reagował. Dobrze. Przede wszystkim zanim cokolwiek będziemy mogli z nim zrobić, przydałoby się go dosiąść. Ale no mówię, to jest ogromne ryzyko. Idziemy na walkę z Nieznanym. Nawet nie, z kim jesteśmy. To tylko kolejne ryzyko. Ocean wskaże nam drogę. Zróbmy więc to, no i co będę się kierował w stronę e, tej bestii, próbując najpierw. Ją dosiąść i zobaczyć, czy jest podatna na. Nie wiem, jak to się nazywa. Nadawanie mhm. kierunku. Prowadzenie. No. Prowadzenie o. Okej. Okay. W takim razie ona miała agresję 8, natomiast troszkę z nią już popracowałeś, więc myślę, że zmniejszymy jej agresję do 6. Więc ja poproszę o Ciebie test oswajania o trudności 6. Okej. Okay. Weszło, weszło, okej. Okay. To będziesz po prostu ją w stanie poprowadzić w kierunku jaskim Myślę, że nawet twoja przynęta może się do tego nadać, którą będziesz wypuszczał co jakiś czas, żeby ona też podążała w odpowiednim kierunku. Czy to w, te wszystkie moje testy wystarczyły, żeby ona też nie zachowała się normalnie? Nie, nie zachowała się agresywnie. Wiesz co, w, w, w twojej obecności nie jest agresywna, ciebie akceptuje, Nie wiadomo jak zareaguje na resztę no to powoli po prostu na tej bestii pływam w resztę towarzystwa, czy to towarzystwa tego zespołu swojego, czy to towarzystwo mieszkańców plemienia. Okej, okay. mieszkańcy osady odsuwają się mimo wszystko aby w miarę bezpieczną odległość, natomiast póki jesteś obok no bestia zachowuje się spokojnie. Nie wiadomo jak zareaguje, gdy dojdzie tak do potyczki. Mhm. Mm no trudno, będziemy ryzykować. No, na chwilę obecną wydaje się pod moim wpływem, ale jak będzie w czasie walki, pokaże czas. Czas pokaże. Spójmy się lepiej. Mhm. Dobra. Yy, takim. W razie zakładam, że szykujecie się do najazdu. Podobnie jak pozostali mieszkańcy wioski, którzy tak naprawdę. Oczywiście kobiety w większości zostają, ale widzicie też, że kobiety wojowniczki szykują się. I tak naprawdę z wioski, tak jak mówiłem, 9 osób 9, 9, osób, 9 roa. Dołącza do Was. Także Wasza czwórka 9-ROA oraz bestia będzie kierować się w kierunku jaskiń. No bo nam sprzyjał, no. Co zamierzamy uderzyć frontalnie bezpośrednio, czy Wydaje odczekujemy jakiś czas? Wydaje mi się, że z tą bestią raczej. Element to czy nie się nie jest możliwe. No można ewentualnie spróbować zaatakować częścią ludzi. Kupił się na, tych, na tej grupie i wtedy wchodzę ja, gdy oni będą skupieni na jednym punkcie, a tak z drugiej strony jeszcze wzmocniony o kilka jednostek. Mógłby przynieść druzgocący efekt. Jeżeli oczywiście ta bestyjka, i poklepuje tutaj po, po, po okolicach Skrzel, mhm. jeżeli ta bestyjka nie okaże się bronią obusieczną, Cóż, pozostaje nam się przekonać. Na plan wydaje się dobry. Wodzu, czy jesteś w stanie tak zarekomendować ludźmi, żeby. Ten plan wprowadzić w życie? Tak, jak najbardziej. To być może zróbmy tak. Niech mieszkańcy osady zaatakują pierwsi, a po chwili my włączymy się do walki. W porządku tylko. A nie jak wybawimy tych kultystów z sieci jaskiń. Hmm. Mogliśmy wziąć tego przygłupa, sobie teraz wyśle. Hmm. Na... Czy wy cały czas jesteście w co osady, tak? więc jesteście po prostu przygotowani, więc to też... Może faktycznie weźmy go. Niech to była spoiwka. Proszę, można zawalić im to na łeb. Tam im uciekam. No, na pewno mają jakieś wyjścia awaryjne. Zobierzmy tego idiotę i chodźmy. Potrzebujesz, już to jeszcze nie przyda. Dobrze. Może, może dwóch idiotów jest lepszy niż jeden i weźmy tego mędrca. <laughs> no, w sumie starzec też się nie za bardzo przydaje, więc... Ale dobra, koniec z żartami. Idźcie po tego... ...głupca. No to ja się cofam po tego kultystę. I przytrzymując go, przyprowadzam do całej reszty. Dobra. Gdy go przeprowadzasz, on tylko patrzę wszystkich, i. Jak, zmieniliście zdanie? Można tak powiedzieć. Tak licznie wyruszacie na spotkanie z kłębowiskiem? <grych> Dokładnie tak. Mm. I cała chwała sprowadzenia tylu ludzi może spłynąć na ciebie. Mm. Ale pamiętajcie, głębowiska nie oszukacie. I tutaj nie mówię o oszustwie. Widzisz jak chętnie, sami. Własnej woli, tak jak mówiłeś, udajemy się, by oddać się w ramiona. Błębowiska. Płyńmy zatem, płyńmy! Jak go będę miał ciągle na oku. Mhm. No ja go ja będę cały czas przy nim, nawet go delikatnie podtrzymując na początku. Żeby na pewno nic nie zrobił. Mhm, w porządku. Dobrze, w takim razie płyniecie w kierunku jaskiń. Nie ukrywacie się. Więc... nie. nie. Myślę, że prowadzi Was też do tych głównych wejść do jaski, tam gdzie grot, w które można wpłynąć. Jak najbardziej to tutaj, o tutaj. Zresztą widzicie też, że przy tych wlotach kręcą się jacyś roła, bacznie Was, obserwując. Widzicie, czekają już na Was. Dlatego. No tak, ja... Pójdźmy. Chcemy wywołać ich wszystkich. Tak szeptem szeptem bardziej mówię do postaci kaza, na przykład. Mhm. Mm no nie wiem, no. Bo tak to byśmy mogli zmniejszyć ich liczebność już na starcie. To jest jakiś pomysł. A nie, trzeba to... zbudować do środka. To może ja, o, może w, chociaż w trójkę odpłynęlibyśmy trochę na bok, żeby myśleli, że jest ich mniej. W razie w jakiejś nieprzewidzianej sytuacji, żeby zachować ten element zaskoczenia. Chyba, że gramy w otwarte karty. Wydaje mi się, że do konfiguracji tak dojdzie. Tak mi się Ta tak terapia. wydaje. Teraz może on będzie naszą jakąś kartą przetargową. No, po, po jego gadce myślę, że... Ja się wątpił w jego hejctwo w gadce. No, ale też myślę, że słuchając o tym całym kołobowisku, że jednostka może mało się liczyć, jeżeli wejdzie do brogu, będę w stanie go poświęcić. Bardziej jako wabik byłby przydatny, ale no zastanawiam się, czy... Już w tym momencie chcemy się rozdzielać, żeby zachować element zaskoczenia, czy uderzyć całymi siłami. Tak, ja się, że musimy uderzyć całymi siłami. Może w zatem. tym momencie, mm. zaatakować ich ewentualnie, straże. Mm -hmm. Ale nie rozdzielałbym naszych sił. I tak jesteśmy prawdopodobnie w mniejszej liczebności. Tym bardziej nie no zmniejszy to... naszych szans. Tutaj byłby świetny moment, żeby sprawdzić, czy bestyjka się na coś przyda tak szybciej ona podpłynie niż któryś z nas. To, to na pewno. Dobrze, to na twój znak. Też konsultuję to ze starszym, że tak jakby tutaj rozpoczynamy natarcie. Mhm, w porządku. I bym ruszył na pierwszego ze strażników. Okej, okay, ale ruszasz sam czy z bestią? Z bestią, na bestię. No a, bez, dobra, czyli ruszasz z bestią, tak żeby mhm. narobić tam jak najwięcej szumu tak naprawdę przy wlotach. z którego pojmaliście. No chodźcie, zaprowadzę was przez oblicze twardej perły, przez oblicze kłębowiska. Już się przedstawimy na spokojnie. I ja ruszam. E, Okej. Okay. Myślę, że tu na razie żaden rzut nie jest potrzebny. Samo ruszenie i ta szarża jest na tyle widoczna i na tyle agresywna, że po prostu podlatujesz z bestią podniebskimi. Ona uderza swoim ciałkiem. Tak to z, z, zaczyna się trząść, zaczynają się sypać kamienie, które w wodzie opadają nieco wolniej niż w powietrzu. Ale roła, które były przy wejściu jak najbardziej zdołały się schować do środka, więc robisz po prostu zamieszanie przed tym. A co robią pozostali? No my chyba też wpadamy, po prostu korzystamy A. z elementu zaskoczenia. Mhm, dobra, w porządku. W takim razie zarządzany jest całkowity atak. Co oprócz tego, że bestia będzie tutaj na powierzchni niszczyć i próbować wyrwać roa kultystów ze środka, to wy jeszcze wpadacie w tunele wraz z mieszkańcami wioski. Przepraszam. Dobra, w takim razie ruszacie, i tutaj zaczniemy sobie walkę. Myślę, że to będą walki w tych tunelach. Oprócz tego, że faktycznie cała sieć jaskiń. Będzie zawalana, więc też. W pewnym momencie może zrobić się u Was tam niebezpiecznie. Dobra. To tak jak ćwiczyliśmy, musicie według swojego tempa postaci wybierać, które kostki będą przeznaczone na atak, a które na defensywę. Ale najpierw wybieramy nastawienia. czy jest ofensywne, defensywne czy neutralne. Myślę, że frontowy atak pasowałoby, żeby miał nastawienie ofensywne. Jak najbardziej. Tak, tak. Mhm, czyli plus jeden do tempa w tej turze, czyli tak naprawdę jedna kostka więcej. A więc wy sobie wybierzcie. Ja w takim razie będę wybierał to za ...fordę. I, I w takim zrobić tak, że część hordy będzie zajęta przez mieszkańców wioski, a wy będziecie walczyć tylko z jej drugą częścią. Czyli zrobimy to w ten sposób, że. I po prostu zmniejszymy tą żywotność. Okej. Okay, dobra. Tak, e, Nastawienia ofensywne myślę, że też z każdej strony. E, teraz musimy sobie podzielić te kości no, na te, które będą używane do ataku i te, które będą używane do obrony. E, ja myślę, że tu będzie u mnie w takim razie na każdego gracza z przewagą tych ofensywnych. Ja także 4-2. Ofensywa, defensywa. A za szaleję. 6 do ataku, 0 do obrony. Będzie niebezpiecznie. Ale może się. E, przydać przy. E, eliminowaniu kolejnych przeciwników. U mnie 5 do 2. 5 do ataku, 6, 2 do 7. odbrony. Ja 3-3. OK. Ja mam trzy. Y y y dobra, to w takim razie będziemy sobie teraz y rzucać. Y ja mam tyle kości na was podzielonych. Y dobra, to co okaże go, będziemy rozpatrywać po kolei, chyba będzie najwygodniej. Hmm. Dobra. To zaczniemy od Ciebie kazu, możesz rzucić. Ja rzucę. Ja rozdzielam 3-2. To od razu ci mogę powiedzieć? w takim wypadku. No i te moje 3-2 to tak trochę słabo. Bo mi, mi, mi weszła tylko jedna obrona. Ja zbiję jedną obronę. <laughs> Tak, no bo ty, ty, ty masz same sukcesy w takim razie. Tak, bo że... rzuciłeś wszystkie wyniki poniżej swojego fechtunku. Tak jest. Tak, czyli tak naprawdę e, tobie nie zrobili całej e, krzywdy, a ty miałeś 4-2, czyli tak naprawdę 3 obrażenia będą wchodzić w hordę. Nawet 4, ponieważ zbiłem jeden cios. E, zbiłem jeden. E, Aha, bo jeszcze e, manewry. O, o, o tak, jeszcze jest. manewry, faktycznie. E, więc e, trzeba wybrać jeszcze manewry. Dobra, i jeszcze sobie zobaczmy. Posłuchajcie, ja też mogę wybrać manewr. To ja sobie wybiorę balans, przerzut wszystkich kostek z wynikiem 6. Więc może jednak coś cię dosięgnie. Tak, jedno cię trafia, ale masz dwa w obronie, więc i tak to niwelujesz. Więc cztery z twojej strony. Dobra. Dobra, to teraz następna osoba i tu mam widzę, że pacioreks. Okej. Okay. Więc możesz rzucać. Świetnie mi idzie. Dobra, i tu mieliśmy. 5-2, tak? Tak. Dobra, to teraz tak. Teraz wybieramy manewry. Nie, no, u mnie balans jak najbardziej wchodzi znowu w grę. Jak dwie szóstki, to dwie szóstki. A no, może lepiej będzie to. Tak, nie. No, no. dla mnie to e, parowanie. Mhm, czy bierzemy parowanie. I od razu o, skorzystam tutaj z finezji. A chcę odjąć jeden od tej ko kości obrony, na której będzie piątka, i zbyć ją o jeden w dół do czwórki. Czyli tak naprawdę wszedł każdy test. Nie, bo, bo jeżeli używasz parowania, to masz minus jeden do wszystkich wyników obrony, czyli mhm. do tych dwóch, które są, czyli 3 i 6. Mhm. Ale przerzucasz wszystkie swoje sukcesy w ataku. Czyli trzy, cztery kości. A, no tak, faktycznie są oba naraz. Mhm. To już wszystko jest razem. Więc jeżeli chcesz się bardziej obronić, no to musisz przerzucić wszystkie w ataku. Pytanie, czy w ogóle jest to dla ciebie opłacalne? Nie, nie. Bo, bo ja mam ja dwa sukcesy, więc tak naprawdę tylko jedno obrażenie w siebie wejdzie. To nie, to nie jest, ten to też w takim razie po prostu z balansu spróbuję przerzucić tam jedną To, A ja ci nawet zaproponuję zbicie e, ciosu, bo zdejmujesz kostkę ataku przeciwnika, czyli zdejmujesz mu jeden sukces, jeden bierzesz Dowolno? na obronę. E, myślę, że tak, nie, nie ma napisane jaką. Więc zbicie ciosu w ogóle jest dla ciebie idealne. Jasne, no to tak, nie? racja. Mogę ci zbić tutaj i... No jedną trójkę, a drugą trójkę jest na obronie. Tak. A w takim to wypadku dokładnie. ty zadajesz... Ile masz wechtunku? Cztery. Cztery, czyli w sumie weszło wszystkie pięć. Tak. Coś czuję, że to może być bardzo szybka walka. Wszystkim. Hmm. Dobra, dalej mam Lumina. I to, było, i, I to było 6-0. Oh. Mm. Tak, teraz z z zobaczmy, co tutaj możemy. Ja bym coś takiego zrobił, że mam ponowienie. Przerzuć swoje kostki ataku i każde pełne 3 tempa dodatkowa kostka. Tempa mam 6, więc. Dwie w sumie kostki. to będą 3 przerzuty. Przerzuć swoje kostki ataku. Przerzucasz wszystkie kostki ataku, czyli wszystkie sześć. No. Ale każde pełne trzy tempa daje ci dodatkową kostkę, czyli dostajesz jeszcze dwie kostki, czyli ośmioma rzucasz. Tak naprawdę. Przynajmniej ja to tak rozumiem. No. Nie. Czemu nie? Cztery ataki tylko wchodzą. 4. Ok, i minus jeszcze jego obrona. Tak naprawdę. No, ja tutaj nawet za bardzo nie wiem co zrobić z tą obroną. To powiedzmy, że on ci może zdjąć jedną kostkę ataku. Z bicia ciosu, więc pijemy tobie jedną, czyli wchodzą 3. I jedno bierze na obronę, czyli wchodzą tylko dwa. Zawsze coś. Zawsze, zawsze coś. E, dobra, jeszcze kazu zostałeś na końcu. Jeszcze. No, jeszcze ty. No gadałem, nie, nie, czekaj, nie, nie, przepraszam cię bardzo. Jów, przecież. Tak, ja jeszcze. Mroczna skała, która jeszcze nie wie, że nazywa się mroczną skałą. Tak. E, okay. sześć. Mhm. Hmm? Tak, ja myślę, że w walce. Y, paciorek, hmm? twoja zimna woda jak najbardziej zaczyna sobie przypominać, kim była wcześniej. Ta walka i to starcie tyle emocji dostarcza, że przebudza się i Myślę, że jak najbardziej przypomina sobie, jak się nazywałaś, jakie stanowisko pełniłaś i tak dalej, i tak dalej. Podobnie skalny kieł. Tobie również rywalizacja przypomina o tym, kim byłeś. Tak tam było wybrane w perfekcjoniście. Ja rzucam bardzo ładnie. Bo które to było, ile ty dałeś na obronę, ile na tak? Ja mam 3-2, ty masz 3-3. Tak, tak. tak. Mhm. Ja dam 3-2 i ja myślę, że w moim przypadku będzie to minus, czekaj, ja bym chciał... myślę, że impet Minus jeden do wszystkich ataku, ale przerzucę sobie w takim wypadku kości obrony. Dobra, no i wyszło mi na jedno. A co nie jest, że sukcesy obrony? Nie, bo ja, jak impet przeżył wszystkich swoich. A sukcesy obrony, to w ogóle jedną. Dobra, to weźmy pierwszą. No to wtedy nie weszło. Mhm. Nie ma problemu. Uh -uh. To mm -mm, Ponowienie. Bo jeden atak wtedy przerzucam, tak? Nie przerzuć swoje kostki. Ataku. Przerzut kostki. Ataku. Kostki. Każde. Eee, dobra, to trochę źle tam to zrobiliśmy. Bo w takim razie to jest przerzuć swojej kostki ataku, czyli przerzucasz jedną kostkę za każde trzy tempa. Czyli jak masz sześć tempa, to możesz przerzucić dwie kostki. No ale ja chcę jedną, bo mi dwie wchodzą. Dobra. To tam źle zrobiliśmy, ale to tam źle nie wyszło. No i dalej nie wchodzi. No. Dobrze, że się wyjaśniło. Dobra, ale dalej nie wchodzi. Dobra. No eee, miałaś... wchodzi. Czyli dwa wchodzi. I mam jeden i dwa sukcesy na obronie mam. Mhm, tak. No, mi w ataku weszły trzy, czyli jedno obrażenie otrzymasz. Okej. Okay, bo ja sobie dobrze. obniżyłem poprzez impet. Czyli mam żywotność 10. Szykują się tu długie walki, tak mi się wydaje. Jeżeli one będą indywidualne, to tak. Natomiast walczycie z hordą, więc ona w miarę schodzi. Więc mhm. opisując to, to, to teraz... Nie ma obrażenia, nie? Tak. I opisując to teraz fabularnie. Wpadacie w te jaskinie niczym torpedy, pociski, które przeszywają korytarze. Mimo tego, że właściwie byliście spodziewani, to nie stwarza Wam żadnego problemu, żeby pozbywać się jednego kultysty po drugim. Mocne cięcia wbijają się w ciała kultystów. Macki latają na boki, a posoka zaczyna wypełniać tunele. Idzie wam nadzwyczaj łatwo, jak do, do tej pory mieszkańcy osady zajęli się innymi tunelami i też nie widać, żeby sprawiało im to jakieś trudności. Pozbycie się I jednak trochę rozbitych i zaskoczonych kurtystów, niby nie spodziewali się tego, że ktoś może napaść na ich jaskinia, na ich kłębowisko, które tutaj jest. Czujecie, jak wszystkie te skały drżą od góry, gdzie. Bestia ociera i uderza o nie. Zaczynają one się zresztą już zawalać, co nie jest dobrym znakiem, i przydałoby się jak najszybciej załatwić tu te sprawy. Ale nie tylko drżenie od góry zwraca Waszą uwagę, ale wiecie jak drży również ziemia i skały pod Wami. Czujecie drżenie, a z jednych z tuneli, a może komnat, słyszycie też zaśpiewy. I gdy ruszacie dalej, aby rozprawić się z kolejnymi kultystami, z licznych, wąskich przejść korytarzy zaczynają wylatywać ogromne macki, krusząc jeszcze ściany i próbując was pochłonąć. Chyba to, co mówi ten wariat, wcale nie było aż tak zwariowane i jest tu coś, co chroni tych kultystów. Coś, co oni naprawdę wierzą. Ja poproszę od was test atletyki na... 7. Żeby uniknąć tych macy, które wylatują z otworów. Plus 3. Okej, okay. każdy. każdy. czekaj. Zobacz. Zimna woda z cichy grocie. Wam niestety nie udaje się uniknąć tego niespodziewanego ataku. Więc maski was uderzają odrzucając na ścianę. Natomiast nie robię specjalnie dużej krzywdy. Odpiszcie sobie po jednym punkcie wytrzymałości. Uh -huh. Uh -huh. A, a pozostałem udaje się. Uniknąć i możecie działać dalej. W tak co robicie? Wszystko dookoła was drży. Ten cały kompleks jaskiń zaczyna tak naprawdę się walić. Ja bym krzyknął do towarzyszy i do osób, osób, istot, które z, z nami tu zaatakowały. Walka tutaj nie, masz, nie ma sensu. Te kłębowisko naprawdę ich chroni. Wycofajmy się! To moja postać się wycofa. próbuję wypłynąć z tych jaskiń. Mhm. Dobra, to jak się wycofujecie, to ja poproszę was, jeszcze jeden test atletyki, jak z uda wam się przejść przez te zawalające się korytarze. 7. Tu bardzo ładnie. Dobrze, w takim razie wszystkim Wam udaje się wypłynąć przez korytarze. Również osoby z osady wypływają po Waszym, można powiedzieć, rozkazie. I wszystko przynosi się tak naprawdę na powierzchnię, gdzie swoje dzikie harze urządza bestia. A do tego widzicie, że z tych samych korytarzy oraz innych wypływają pozostali kultyści, którzy jeszcze przeżyli. A zaraz za kultystami, a właściwie między nimi, wyłaniają się kolejne macki w głębowiskach, które się tutaj znajduje, starają, które stara się smagać tych, którzy bezczeszczą jego miejsce, którzy Sprzeciwiają się jemu. Widzicie, jak kilka ogromnych macek, te, które uderzyły Was w korytarzach, to tak naprawdę było nic. Chwyta bestię, którą tutaj sprowadziliście, uderza nią o dno, gdzie unosi się pełno pyłu, piasku, mułu. Bestia wyje. Z bólu, i szarpie się z tymi mackami. A wy wypłynęliście, i macki smagają między wami, tak jak mówiłem. I roakultyści, kultyści, jeszcze którzy przeżyli, wypłynęli, więc zrobimy sobie kolejną turę walki. Oczywiście. Dobra. Teraz tak. Mieliście nastawienia ofensywne. Czyli w tamtej dużo dostaliście plus jeden tempa, w tej dostajecie minus jeden, no ale znowu wybieracie w takim razie nastawienie. To walki ofensywnie. Czyli na 0. będziemy. Tak. Mhm. Ale no, ja też się... ofensywowy wezmę. Mhm. Dobra. No to w takim razie rzucajmy. Czy jakoś inaczej wydajecie kości, czy tak samo? Znaczy teraz mam jedną mniej i tak? Tak dobrze rozumiem. Bo wtedy mieliśmy plus, czyli na przykład ja mam 5 tempa, miałem plus 1, tak. teraz miałbym minus 1, czyli miałbym 4, ale mam plus 1 z ofensywy, czyli mam 5. Tak. No, dokładnie. To zmieniam, no bo mam jedną mniej, to 3-2 teraz daję. Dobra. U mnie 4-2. 5-0. 4-1. 4-1, dobra. Ja i myślę, że. A... Skoro tak się dzieje, a ich bóstwo im pomaga, to zmienię na 4-1. W takim razie możemy rzucać. Dobrze. Ich na... Grot, zaczynaj. Już właśnie rzuciłem. No, wybrałem manew, natomiast MG pierwszy powinien. Dobrze. Według instrukcji, więc już sobie patrzę, co tutaj możemy zrobić. Czy ja mogę sobie odjąć jakoś fajnie wynik od ataku, żeby nic mnie to nie kosztowało. Ponowienie właściwie, tak. Czyli każde pełne trzy tempa a i mi dodatkową kostkę do przerzutu, czyli jedną mogę przerzucić. No to tak zróbmy w sumie jedną kostkę ataku na pięć. No nie. Czyli tak, mi weszły trzy i mam jedną obronę. I teraz co ty robisz z manewrem? Ja bym chciał zbić jeden cios i mhm. odjąć jedną twoją kostkę ataku i weszło mi wszystko, czyli cztery ataki i jedna obrona. Mhm, dobra. Czy koska obrony zbijesz? Nie, atakuje A tak, dobra. Dobra, czyli mi wchodzą w takim razie tylko dwie. Tobie wchodzą. Cz... Czyli jedno obrażenie otrzymasz. Tak jest. A tobie się udało cztery sukcesy na. Mają jedną obronę. Czyli trzy wchodzi. Dobra. Tak, dokładnie. Widzicie jak. Cichy grot przelatuje pomiędzy kultystami, mknie pomiędzy mackami, zwinie, zmieniając kierunek, i tnie kolejnych kultystów, których tu praktycznie już prawie nie zostało. I zimna woda. zachowajmy kolejność, jak była. Zapraszam do rzutu. Paciorek, to, tak to za... pierwszy w takim razie. Co? obojętnie, no ja mogę rzucić, to może rzucić, może rzucać. to. No, rzut jest obojętnie, później tylko maner faktycznie wybiera Ok. Na ok. Okej. Dobra, czyli nie mam tylko dwa sukcesy i w sumie tyle. I to do ataku. E, więc, odejmowanie właściwie nic mi nie daje. E, to ja bym przerzucił po prostu e, wszystkich szóstek. Z balansu, czyli tak naprawdę jedną sprawdził, czy będzie jeszcze dodatkowe obrażenie? Będzie, czyli mi weszły trzy obrażenia, czy trzy kostki ataku. I teraz ty wybierasz manewr. Um, dobrze, to ja bym chciała przenieść jedną kostkę ataku na obronę. Mm -hmm, a który to jest manewr? A finta. Finta, przeniesienie swojej kostki z ataku na obronę lub na odwrót. Okej, okay, dobra. Z ataku na obronę. Tak, jedną, która weszła po prostu yy, na obronę. Nie wtedy się bodajże wyzerują nam obrażenia. Mhm, mm tak, bo wtedy masz. Dwa. W obrony mi obranie nie weszło, czyli wejdzie ci jeszcze jeden atak. Tak, jeszcze jeden atak, a ja nie dostanę obrażeń. Tak. Dobra. E, Okej, okay. czyli patrz indywidualnie, bo swojego przeciwnika, którego trzeba było. Pokonać. I jak najbardziej tego dokonałaś. Skalny kieł. Dawaj. 5 do 0. Hmm. Dobra, ja ci zbiję jedną kostkę ataku. Aha. I mi weź 4. Ja ci sięgnę jedną ataku i też. Dobra. Czyli ty. Trzy e, obrażenia. A mi wchodzą dwa obrażenia. Myślę, że dołączasz do cichego grota, natomiast przeciwnicy trochę się zorientowali, co się dzieje. Za bardzo się odsłoniłeś przy tym ataku, przez co również zostałeś zraniony, ale nie przeszkodziło ci to w pokonaniu kolejnych dwóch ultystów. Jeszcze mroczna skała. Już się widzi, że już, już, już wszystko tutaj jest pozamiatane, ale. I to było u ciebie 3-2. 3-2, tak. Mm -hmm. Ja mam 4-1, mi tutaj jedna obrona weszła i weszły mi wszystkie 4 ataki, więc ja tobie odrzucę w takim razie kostkę obrony. Okay. żeby więcej się poradzić. Ja zdejmuję kostkę ataku. Okej, okay. dobra, czyli takie. Trzy obrażenia wchodzą. Dwa wchodzą w ciebie. Dwa. Dwa wchodzą w ciebie, a ile masz wektunku? Jeden wchodzi, więc. Jeden na obronę. zadaje. Mhm. Dokładnie. Eee, tobie właściwie trafił się godny przeciwnik, z którym toczysz wyrównaną walkę. Każda macka śmiga w inną stronę, parując ataki. Ale kilka cię dosięgło. Ale tobie nie udało się dosięgnąć przeciwnika. To teraz poproszę od każdego test atletyki na siedem, bo macki tutaj smagają. Od dołu próbują was chwytać. Zacznie. nie? Nie. Chyba mroczna skała polegnie. Nie, coś chwyciło cię za twój tors i zaczęło ciągnąć w dół. Widzisz jak spora maska oplotła ci się w oku i zaczynasz być ściągany w kłębie, a kultysta, z którym walczyłeś tylko rośnie nad tobą, kiedy ty jesteś wciągany. Mogę coś zrobić? Tak, będziesz mógł się oswobodzić. No to bym próbował. Mhm, dobra. Tam walka właściwie już za bardzo nie trwa. Mieszkańcy poradzili sobie z tymi kultystami. Które byli przy nich, a Wam właściwie został ten jeden, który przed chwilą walczył z z wam resztą skałą. Ale widzicie, jak Wasz kompan jest ściągany w dół przez Wielką Mackę. Zresztą pozostałe macki tutaj krążą, próbując chwycić innych. Widzicie też, jak dopadają jednego z osadników, ja w pierwszej kolejności trać. Właśnie, nie wiem, tą mackę, która porywamy trochę skałę. Pomóc musi wyswobodzić. Mhm. Dobra, to w takim razie zróbmy w ten sposób, że proszę Skała, ja od Ciebie poproszę test atletyki o trudności 6 za to, że masz pomoc mhm. i jeszcze odpis sobie jedno obrażenie za to pochwycenie. Mhm. Dobra, weszł. Mhm, dokładnie. Cichy grot odpływa szybko do ciebie, wpija kilka razy te ostrza, które miał w tą mackę. Ty jeszcze też przecinasz ją tak, żeby sprawić jej ból, żeby sprawić, żeby cię puściła, co udaje się. Macka się rozróżnia, odwija się i znika gdzieś między skałami. Gdy spoglądacie w dół, widzicie, że cały kompleks jaskiń tak naprawdę się zawala, wszystko wpada pod ziemię, przygniatając również niektóre z macek kłębowiska. Jeden kurtysta, który został, tak naprawdę nie był już dla Was żadnym wyzwaniem. Ostatnicy też pomogli swojemu się wyspowodzić. Widzicie, że macki zaczynają się chować pod ziemię, ale chyba jedyną stratą, która, do której tutaj doszło, to jest bestia, którą skało udało ci się oswoić, która teraz kona tak naprawdę przywalona kamieniami. Ja podpływam do tej bestii i żeby się już nie męczyła, nie to jest odpowiednie w stosunku do ryby, podrzynam jej gardło. Mhm. Dobra, tak się kończysz jej cierpienia. Myślę, że najprostszym sposobem, żeby zakończyć jej cierpienie jest wbicie ostrza do mózgu. Tak żeby jak najszybciej umarła. Mhm. I właściwie dookoła opada piach muł. Odłamki skalne. Teraz widzicie, że jaskinie się zawaliły. Mieszkańcy osady odpłynęły trochę do góry, żeby oddalić się od niebezpieczeństwa. I wy dryfujecie z tym pobojowiskiem. Przynajmniej na jakiś czas. Czerpali swoją... Wiarę swój fanatyzm w tej mackowatej istocie, więc może jeżeli zawaliliśmy i leżę, to więcej głupców się nie znajdzie. Chyba, to jest na szerszą skalę. jak silny jest ten stwór. I jak potężny. No cóż, tego nie wiemy. Tak czy inaczej, to nadal nie przybliżyło nas do uznania swoich do imion. Historii, przyszłości nie wiemy nadal zbyt wiele. Tak, myślę, że spokojnie przypomnieliście sobie już swoje imiona, ale e, nie zdążyliście nawet tego jeszcze przedyskutować czy powiedzieć innym, e, jak się nazywacie, gdy e, podpyła do was wódz mocna skała. I... dziękuję. Dziękuję Wam w imieniu wszystkich mieszkańców za. Za wasze poświęcenie i, i to, co zrobiliście tak naprawdę, nie znając nas, to teraz my jesteśmy waszymi dłużnikami. Zamieszkajcie razem z nami. Zostańcie tutaj, aż nie wydobrzejecie do końca. Dobrze. Dziękuję bardzo za tą ofertę. Ja chętnie skorzystam. Myślę, że. też. Wydaje się to najrozsądniejszym wyjściem w własnej dopóki, sytuacji. Dopóki nie dowiemy się tak naprawdę, kim do końca jesteśmy, to. Zgadzam się. Nie mamy raczej wyjścia. A przynajmniej tak mogliśmy pomóc i odwdzięczyć się za ratunek. W porządku. W takim razie udaliście się wraz z mieszkańcami do osady, gdzie spoczęliście. Oczywiście wyprawiono wielkie święto, w związku z tym, że wioska przetrwała, a kultyści zostali pokonani. Dodatkowo, to, że pozbyliście się kultystów, zaczęło mieć na was pozytywny skutek. Spokojne chwile spędzone wraz z mieszkańcami. Zaczęły przywracać Wam waszą pamięć. I myślę, że to, że to głębowisko zostało pokonane, zdjęło barierę z Waszych umysłów i coraz więcej przypominaliście sobie, co robiliście w pobliżu tej osady, co robiliście w pobliżu głębowiska i dlaczego wypłynęliście tak blisko powierzchni. Jeżeli chodzi o Czarną Muszle i jego syna, który był z kultystami, nie udało się nawet odnaleźć ciała, niestety. Czarna Musza stracił swojego syna, natomiast Niebieska Perła urodziła zdrową córeczkę, więc będą teraz nią się opiekować i wychowywać. I dziękuję Wam w takim razie za sesję. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy za słuchanie i zapraszamy na kolejne materiały. Do usłyszenia.